Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Na omówieniu matury, matury CKE. Mamy klucz, mamy maturę. Mam nadzieję, że Wy też dostaliście, że tak powiem, materiały i albo ściągnęliście sobie z internetu. Więc zaczynamy omówienie, nie tracąc czasu, zadań jest dużo, a komentarzy też. Także rozpocznijmy. Zaczynamy. Tak jest. Słuchajcie, ten arkusz był o tyle arkuszem wyjątkowym, gdyż było w nim bardzo dużo zadań zamkniętych. Część tych zadań omówimy, tak, bo wiemy, że pojawiły się problemy, dlaczego odpowiedź taka zaproponowana w kluczu jest odpowiedzią prawidłową. W związku z tym, słuchajcie, oczywiście piszcie na czacie, zadawajcie nam pytania, bo co prawda myśmy sprawdzili szereg matur, tak, i mniej więcej wiemy, z czym uczniowie mieli problem, ale oczywiście nigdy nie przewidzimy, z czym wy mieliście problem, w związku z tym zadawajcie nam pytania, będziemy się starali na bieżąco odpowiadać. No i teraz tak, pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest dyskusyjne zadanie 1-2. Z czego to wynika? Otóż wynika to, słuchajcie, z tego, że oczywiście zadanie prawda-fałsz, ale w zadaniu tym, słuchajcie, zostało użyte, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że zadanie dotyczyło komórek eukariotycznych, tak? I zostało w nim użyte sformułowanie, że komórki eukariotyczne mogą być bezjądrowe. I słuchajcie, w kluczu odpowiedź ta była odpowiedzią prawidłową. No i teraz wielu uczniów było zdziwionych, dlaczego tak właśnie ma być. A ma być tak dlatego, że twórca zadania nie wpadł na to, że mamy dwie kategorie komórek. Mamy komórki bezjądrowe i komórki bezjądrzaste. I my o tym uczymy w szkole, tak? I prosimy uczniów i zwracamy uwagę, żeby nie mylili tych pojęć. W związku z tym uczniowie są nauczeni, że komórki eukariotyczne, które pozbawione są jąder komórkowych, czyli na przykład erytrocyty, tak? Tak jest. Nie są komórkami bezjądrzastymi, tak? Oczywiście dodam erytrocyty ssaków. Natomiast bezjądrowe są komórki bakterii, prawda? Z tego wynikałoby, że nasze ciało zbudowane jest z komórek wielojądrowych jednojądrowych, ale też prokariotycznych. Co jest zgodnie z nową teorią ekologiczną pod tytułem każdy organizm jest ekosystemem składającym się z wielu komórek, no mogłoby być prawdą, ale nie dotyczy tego zadania, tak? Tak w związku z tym stąd wynikały błędy, no ale niestety nie mamy na to wpływu, to jest odpowiedź prawidłowa. Drugie zadanie, słuchajcie, wiele błędów, które popełniali uczniowie, było błędami, które polegały na tym, że nie pamiętacie, którą trójkę się rozkodowuje. Jeżeli pytają nas w poleceniu 2.1, jaki aminokwas zostanie podstawiony w miejscu X, to ja muszę rozkodować kodon w mRNA, tak? A nie antykodon w TRNA, czyli muszę rozkodować to, tak, a nie to, co jest tutaj. Tego nie rozkodowuję. Tak jest. Tak? Pamiętajcie, że tabela kodu, którą macie podaną w książeczkach maturalnych, jest to tabela mRNA i zawsze odczytujemy od 5 do 3. Tutaj zauważcie, że mRNA jest podane w dobrym kierunku, tak jak należy, więc wystarczyło znaleźć w tabeli UUC, i już wiemy, że chodziło o fenyloalaninę. Tak. Także w ten sposób dość łatwe zadanie, ale dużo błędów wynikało właśnie z tej nieumiejętności jeszcze radzenia sobie z kodonami. Być może te tematy są jeszcze świeże, może w szkołach nie były do końca przerobione, aczkolwiek uważam, że to zadanie było dość łatwe. Mhm. Słuchajcie, teraz kolejne, znaczy tutaj całe zadanie poświęcone jest organizacji procesu translacji. Z tego, co z kolei zauważyliśmy, sprawdzając wiele prac, to mieliście problem w poleceniu 2.2 z punktem drugim,
Mianowicie, słuchajcie, tutaj, tak, mówię o tym punkcie, jest napisane, wszystkie rybosomy w komórce eukariotycznej są jednakowej wielkości i pełnią te same funkcje. No, rybosomy w komórce eukariotycznej nie są tej samej wielkości. Dlaczego? Dlatego, że są na przykład jeszcze rybosomy mitochondrialne i chloroplastowe, które są mniejsze od rybosomów eukariotycznych, które znajdują się w cytozolu, wolnych rybosomów i tych, które związane są z siateczką śródplazmatyczną, i również te rybosomy spełniają różne funkcje. Tak? Inne białka są syntezowane na siateczce śródplazmatycznej szorstkiej, inne syntezowane są na wolnych rybosomach w cytozolu. Znaczy, nie chodzi o to, że w ogóle inne białka, tylko o innym przeznaczeniu. Zgadza się. Natomiast tutaj mogliście myśleć, że rzeczywiście, jakie spełnią funkcje te różne rybosomy. Oczywiście można to było też zinterpretować, no, wszystkie rybosomy produkują polipeptydy, produkują białka, tak? Natomiast rzeczywiście wszystkie rybosomy w eukariotycznej są jednakowej wielkości, to już było absolutnie błędne, bo mamy rybosomy w mitochondriach 70S, natomiast w cytozolu na siateczce 80. Także tutaj jednoznacznie zgadzamy się, że jest fałsz i nie dyskutujemy z tym zadaniem. Dalej było zadanie zamknięte, słuchajcie, które mówi o miejscach charakterystycznych rybosomu, i to są, słuchajcie, miejsca P, miejsce A, miejsce P i miejsce E. I gdybyście pamiętali, skąd się biorą te nazwy, to łatwiej by było wiedzieć, co się w którym miejscu przyłącza. Litera P jest od określenia peptydylo-tRNA. Peptydylo to znaczy, że do tRNA mamy przyłączony peptyd, tak? Czyli kilka aminokwasów. Litera A to jest aminoacylo-tRNA, tak naprawdę łączenie, tak? Przyłączanie aminoacylo-tRNA. W związku z tym tutaj dołącza się tRNA, które zawiera tylko jeden aminokwas. No i teraz pozwolę sobie wrócić do, słuchajcie, poprzedniego zadania. I teraz zobaczcie, dało się to wyczytać ze schematu, tak? Mamy miejsce A, do którego dołącza się, i tutaj wezmę inny kolor, żeby to było widoczne, to jest aminoacylo-tRNA, tak, bo ma jeden aminokwas, akurat w tym wypadku fenyloalaninę, a tu, słuchajcie, tak, w tym miejscu przyłączy się peptydylo. Zauważcie, że tu już są dwa aminokwasy, 2, 5, 100 to będzie peptydylo, a nie aminoacylo oznaczające jeden aminokwas. Także w tym miejscu zawsze siedzi tRNA z wydłużającym się łańcuchem. Zwróćcie uwagę teraz w naszym zadaniu, że tutaj naprawdę było dużo podpowiedzi danych, ponieważ w drugim zadaniu mieliście aminoacylo A, potem peptydylo P, uwalnianie, exit, tak, E. Jedyne, co mogło wam sprawić problem, to jest ten pierwszy, tak, gdzie ten inicjatorowy. Natomiast oczywiście przy omawianiu procesu my mówimy, że on wpada w to miejsce P, tak żeby oczywiście ten aminoacylo mógł sobie wejść do miejsca A i utworzyć pierwsze wiązanie peptydowe pomiędzy dwoma aminokwasami. Mhm. Także tutaj zadanie bardziej na wiedzę, a mniej, ale dało się ze schematu dużo wyczytać. Tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o zadanie 2.4, to przede wszystkim mieliście problem, ci, którzy pisali to zadanie, z tymi tutaj możliwościami, tak? Mianowicie, słuchajcie, był problem, który polegał na tym, jaki koniec, tak, należy tutaj podkreślić, jaki koniec należy wybrać. No i teraz tak, zróbmy całe zadanie, żeby było jasne. Ja pozwolę sobie, że tak powiem, nie podkreślać, tylko zakreślać, żeby było dobrze widoczne. Do podłączenia pod jednostek rybosomu dochodzi tylko w przypadku przyłączenia do małej podjednostki odpowiedniego rodzaju kwasu nukleinowego.
I to jest, słuchajcie, koniec 5 prim RNA. Tak, czyli do małej podjednostki dołącza się tak zwane matrycowe mRNA i ono dołącza się tak, tu możemy wrócić do tego schematu w ten sposób. Zobaczcie, to jest inicjatorowa trójka, to jest trójka start i ona wcześniej była na miejscu P. Tak? W związku z tym zobaczcie, rybosom przesuwa się tak jak ta czerwona strzałka, ale przesuwa się w kierunku końca 3', czyli tam, gdzie odczytywanie tak odbywa się od końca 5'. Dobrze, tu mamy pytanie, czy możemy jeszcze omówić z 1-2 pozostałe podpunkty? 1-2 już, proszę bardzo. Tutaj. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną. No i generalnie to jest też prawda, tak? Tak, zgadza się. Przykładem są chociażby orzęski. Na przykład mamy organizmy właśnie, które mają makronukleus, mikronukleus, to są różne jądrowo i różną ploidię mają te jądra, mają oczywiście też różną informację genetyczną, natomiast jest to organizm eukariotyczny. Niestety wydaje mi się, że to zadanie bardzo Was ukierunkowało na człowieka już od pierwszych momentów, od tych erytrocytów, od tego wszystkiego, natomiast pytanie 1-2 jest o komórkę eukariotyczną, nie jest powiedziane, że ludzką. No i niestety przy choćby tak jak Pani Ania mówi o orzęsków, gdzie mamy te aparaty jądrowe składające się z wielu jąder, mamy do czynienia z wieloma tutaj jeszcze tak. Przytoczę Wam jeden przykład, mianowicie grzybnia dikariotyczna grzybów, prawda? Jest też takim przykładem, gdzie mamy dwa jądra komórkowe, które siłą rzeczy... Sprzężone jądra u podstaw czarków, tak, które też niosą inną informację. Natomiast punkt trzeci, istnieją komórki, które prawidłowo funkcjonują i dzielą się pomimo, że nie mają jądra komórkowego. No i tutaj odpowiedź jest fałszem, ponieważ rzeczywiście komórki takie jak znamy, pozbawione jąder, one funkcjonują i rzeczywiście poprawnie funkcjonują, ale nie są w stanie podzielić się, stąd tutaj był fałsz. Tak należało odpowiedzieć na tej maturze. 2 i 3 uważam za poprawnie skonstruowane zadania, natomiast z jednym, z tym pierwszym ja się osobiście nie zgadzam, ale to jest moje zdanie, natomiast no tak jak mówię, wydaje mi się, że osoby układające były to osoby gdzieś z jakiejś komisji zlecone na szybko, niezweryfikowane, no i wyszło jak wyszło, ktoś mógł nawet nie zdawać sobie sprawy, albo po prostu przez pomyłkę na szybko po prostu zamienił słowa i nie zweryfikował tego. Dobra, to lecimy dalej, słuchajcie. Mamy teraz zadanie dotyczące działania pompy jonowej sodowo-potasowej. Dobrze, może ja pozwolę sobie omówić to zadanie. Pompa sodowo-potasowa. Tutaj mamy wykresy, na których widzimy, w jaki sposób, jak ta aktywność zależy, zmienia się wraz z temperaturą oraz wraz z pH. I pierwsze zadanie, określ optymalną temperaturę i wartość pH pompy jonowej. To jest zadanie, które oczywiście jest zadaniem na zasadzie wybrania pewnych danych z większej ilości danych. Powiedziano nam, że ze szczepu określonego VIP-7, więc szukamy szczepu VIP-7, no i szukamy tutaj optymalnych warunków. Te warunki, jeśli sobie narysujemy odpowiednio tutaj jakoś tam linię, no to jest w okolicach 33-34 stopnie Celsjusza, natomiast optymalne pH to było, szukamy teraz, ale pamiętajcie, dla VIP-7, czyli dla tego jasnego szarego, mniej więcej tutaj jest to, jak widzicie, troszeczkę mi linia się obok narysowała, jest to 7, stąd trzeba było podać te wartości jako optymalne, natomiast dokończ zdanie, w temperaturze 35 stopni i przy pH 6,5 szybciej transportować jony będzie wariant pompy NAK pochodzący ze szczepu. No i teraz trzeba było po prostu sobie porównać odpowiednie te szczepy. Chodziło o
odpowiedź tutaj sobie spojrzę oczywiście A2, żeby się nie pomylić. Natomiast jak to należało zrobić? Mam nadzieję, że to było proste zadanie, gdyż przy temperaturze 35 zauważcie, że jak mamy bardzo dużą aktywność szczepu VIB, natomiast szczepu ROT o wiele niższą, czyli biorąc pod uwagę tę temperaturę, przeważa aktywność VIB, natomiast patrząc pH około 6,5, nawet mogę sobie to 6,5 narysować, nadal widzę, że szary jest wyżej, czyli obydwa wykresy mówią, że i w tym pH, i w tej temperaturze mam wyższą aktywność, stąd tak zaznaczam, a nie inaczej. Jeszcze tylko ci wejdę w słowo, dlatego że zauważyłam, że słuchajcie, część uczniów nie połączyła tak, dwóch sformułowań. Jedno to było, słuchajcie, sformułowanie użyte w poleceniu i tutaj w poleceniu było napisane, który wariant będzie szybciej transportować jony, a na wykresie była aktywność pompy, tak? Mhm. W związku z tym, no musicie wiedzieć, że szybciej będzie transportowała. Tak, która jest aktywniejsza. Tak, aktywniejsza, tak? No ale tutaj okazywało się, że dla niektórych był to problem. Lecimy dalej i teraz słuchajcie, mamy zadanie, które jest z czasownikiem operacyjnym, którego no, uczniowie nie lubią, egzaminatorzy też go nie lubią, bo trudno się sprawdza. Się. Słuchajcie, zadania takie zwykle wymagają od zdających przeprowadzenia ciągu przyczynowo-skutkowego i słuchajcie, co my tutaj musimy zawrzeć w tym zadaniu. Po pierwsze, pamiętać należy, że pompa jonowa sodowo-potasowa transportuje jony wbrew gradientowi stężeń. Tak? Czyli słuchajcie, mamy transport jonów. Ja będę pisała skrótami, ale pamiętajcie, że na maturze skrótami pisać nie wolno. Wbrew gradientowi stężeń. Tak? To jest pierwsza informacja i tę informację zaraz tutaj wrócimy do tekstu. Tutaj akurat słuchajcie, tej informacji nie, mamy ją podaną, żeby jest nie było. Tutaj, tak? Jest. Tak, czyli zobaczcie, wymaga to bardzo uważnej analizy danych. Tak? Słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że większość tego, co macie w wyjaśnieniu zawrzeć, albo tych informacji kluczowych, znajduje się w poleceniach bądź na schematach. Mhm. Wystarczy to jak puzzle poukładać, zaczynając od przyczyny, a kończąc na definitywnym skutku. Stąd właśnie widzimy, że ten transport musi się odbywać wbrew gradientowi stężeń. No i teraz wystarczy pociągnąć. I wystarczy tak, pociągnąć dalej to stwierdzenie, tak, to wyjaśnienie, przepraszam. I teraz, słuchajcie, lecimy dalej, ponieważ teraz mam, nie muszę pisać, że tam są niekorzystne warunki energetyczne, to nawet nie o to chodzi, natomiast ważne jest, że taki transport jonów, i to musicie wiedzieć, że generalnie te transporty wbrew gradientom, prawda, wymagają nakładów ATP. Nakładu energii, tak? I piszemy skutek i ten skutek, słuchajcie, mamy podany tutaj w treści polecenia. Pompa jonowa wymaga do działania ATP, czyli to, co napiszę tu, będzie jakby zamknięciem całego ciągu przyczynowo-skutkowego, tak? Czyli pompa. Dokładnie. To, co na zielono, moi kochani, to jest nic innego jak definitywny skutek i bardzo dobrą praktyką jest pisanie przyczyny i pisanie skutku, a nie na wyrywki, tylko jednak starajcie się korzystać jak takie małe małpki. To, co wam dają, to tak przepisujcie i nie interpretujcie, bo mega często się zdarza, że w waszej interpretacji
zamieniacie jakieś słowo, coś pomijacie, coś zmieniacie i nadajecie temu zupełnie inny sens, a jak przepiszecie, to będzie ok. Ja tutaj jeszcze ze swojego doświadczenia długoletniego radzę Wam, nie twórzcie zdań wielokrotnie złożonych. Taka odpowiedź, słuchajcie, którą tutaj widzicie, którą skonstruowałam, jest odpowiedzią, którą można po prostu po myślnikach, zmienię jednak kolor, bo to niedobry jest ten żółty, po myślnikach, tak, wpisać w treść arkusza i to wystarczy. Tak? Nie musicie tworzyć zdań złożonych, jeżeli boicie się tak pisać, piszcie równoważniki zdania, nie twórzcie zdań wielokrotnie złożonych, bo gubicie sens w tych zdaniach, tak? Gubicie podmiot, nie wiadomo już o czym piszecie. Tak, którego, tamtego, tak. Piątego i nie wiadomo, czy ty już mówisz o jonie, czy o pompie, czy o ATP. Ja wiem, że pisząc wy wiecie, o czym wy piszecie, ale czytając te potem zdania, zresztą zakładam się, że jakbyście się przespali i rano wzięli tę odpowiedź, przeczytali, to sami byście nie wiedzieli, o co w niej do końca chodzi. No ale niestety nie ma takich, że tak powiem, możliwości na maturze wrócić następnego dnia i jeszcze raz sobie poprawić i uzupełnić. Także musimy no jeszcze niestety... musimy wziąć pod uwagę wasz stres, tak? Teraz słuchajcie, jest zadanie, które dotyczy dwóch bakteriofagów, dwóch wirusów. Mamy bakteriofag A i bakteriofag B. No i co jest istotne, słuchajcie, to, że materiał genetyczny jednego bakteriofaga jest inny, tak? Tu mamy materiał genetyczny, jest to materiał genetyczny bakteriofaga B, tak? Natomiast kapsyd należy do innego bakteriofaga i to jest kapsyd bakteriofaga A, tak? Czyli tutaj ta cała struktura, tak, jest od drugiego bakteriofaga. No i teraz mamy co prawda zadanie zamknięte, ale słuchajcie, zadanie, które niektórym przysporzyło kłopotu. Dlaczego? Dlatego, że tu musimy pamiętać, na czym polega namnażanie wirusów w komórce bakterii. I w ogóle w komórkach, tak? Akurat u bakterii, bakteriofagi wprowadzają, znaczy te infekujące bakterie, wprowadzają w zasadzie tylko swój materiał genetyczny. W związku z tym do komórki bakterii został tylko wprowadzony materiał genetyczny wirusa B. I na podstawie tego materiału genetycznego zainfekowana komórka buduje składniki kapsydu. W związku z tym materiał, który został wprowadzony do komórki, niósł informację o budowie kapsydu, tak, bakteriofaga B. W związku z tym bakteriofag namnożony w komórkach bakteryjnych, moi drodzy, po infekcji tych komórek sztucznym bakteriofagiem będzie się składał z osłonki białkowej bakteriofaga B oraz materiału genetycznego bakteriofaga B. Tak? I teraz, moi drodzy, kolejne zadanie. Określ, czy sztuczny bakteriofag, którym zainfekowano bakterię, przechodził w tych komórkach cyklityczny czy cykl lizogeniczny. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do charakterystycznych cech tego cyklu. I teraz zobaczcie, wracam do treści zadania. Bakteriofagi uległy namnożeniu, a następnie opuściły, tak? Uległy namnożeniu, a następnie opuściły je, te komórki, poprzez zniszczenie komórki. No i teraz, moi drodzy, bardzo wiele osób pisało, że owszem, jest to cykliczny, tak, ale, czyli tutaj piszemy cykliczny, ale nie zwróciliście uwagi na polecenie. Co jest napisane w poleceniu? Charakterystycznych cech tego cyklu, czyli liczba mnoga, czyli jedna cecha, która Wam się najczęściej kojarzy z cyklem litycznym, czyli śmierć zainfekowanej komórki, no po prostu nie wystarczy, tak? Tutaj musicie się odnieść, po pierwsze, że był to, słuchajcie, cykl lityczny, tak? I teraz bakteriofag namnożył się, bakteriofag namnożył się i komórka zainfekowana albo komórka gospodarza
rozpadła się. Pamiętajcie, że w cyklu lizogenicznym nie dochodzi do etapu syntezy elementów kapsydu. Tam jest ten tak zwany stadium profaga tego wirusa w postaci zintegrowanej i to też może być wykorzystane w zadaniach, w którym cyklu na przykład dochodzi do fazy integracji, czyli w drugą stronę, nie lizy, tylko integracji. To jest cykl lizogeniczny, gdzie dochodzi właśnie do połączenia dwóch genomów, komórki oraz bakteriofaga, tworząc tak zwane stadium profaga. I w tamtym cyklu nie dochodzi do namnażania całych wirionów, jedynie materiał genetyczny się nieświadomie, że tak powiem, kopiuje razem z komórką bakterii. Także pamiętajcie o tych dwóch cyklach. Bardzo często też są po prostu mylone nazwy. Mm-hmm. Po prostu zwykłe nazwy. Ja jestem przekonany, że wy wiecie, macie przed oczami te schematy, tylko nie potraficie przyporządkować nazwy w stresie, który jak się nazywał. Dobra, przechodzimy do następnego zadania. Następne zadanie dotyczyło pewnej obserwacji, tak, dotyczącej zagęszczenia i wielkości aparatów szparkowych, które występują na liściach trzech gatunków roślin. I słuchajcie, należało wybrać prawidłowo sformułowany wniosek. Oczywiście ten wniosek musimy sformułować na podstawie konstrukcji całej obserwacji. I moi drodzy, tutaj poprawna jest odpowiedź D. Dlaczego poprawna jest? Dlatego, że mamy odniesienie do tego, że badano różne gatunki roślin. W pozostałych, słuchajcie, w pozostałych jakby odpowiedziach, tak, możliwościach odpowiedzi, która fachowo nazywa się dystraktorami, mamy, tak, tutaj tylko kukurydzę, tutaj tylko pszenicę, tu pszenicę i kukurydzę. Natomiast tylko tu, w tym miejscu, tak, jest odniesienie do tego, że badano w zasadzie trzy gatunki roślin. Tak? W związku z tym to jest odpowiedź prawidłowa, którą należy zaznaczyć. I teraz słuchajcie coś, co też sprawia Wam kłopot, mianowicie potencjały wody i skutki zmiany potencjału wody w komórkach. Ja pozwolę sobie szybciutko, słuchajcie, zaznaczyć, co należało w tym zadaniu, tak, zaznaczyć i teraz zobaczcie. Pierwsze zdanie jest takim zdaniem wprowadzającym i teraz aktywny transport jonów potasowych do komórek szparkowych powoduje spadek potencjału wody. Im więcej jonów w roztworze wodnym, tym niższy potencjał wody. Tak? Teraz wówczas komórki szparkowe pobierają wodę, bo woda na zasadzie osmozy wędruje tam, gdzie potencjał osmotyczny jest niższy, tak? I w efekcie następuje wzrost turgoru, czyli prężności komórki, bo napłynęła do komórki woda. I jeżeli teraz wzrasta turgor komórek, słuchajcie, szparkowych, ja tylko szybciutko przypomnę, tak, że komórki te mają taki charakterystyczny fasolowaty kształt, to jest kształt charakterystyczny dla, słuchajcie, roślin dwuliściennych i tutaj ściana komórkowa tych bakterii, Boże, przepraszam, tych komórek szparkowych jest silnie zgrubiała. Dlatego też mamy taką sytuację, że kiedy rośnie turgor, tak, rośnie turgor tych, słuchajcie, w tych komórkach, to teraz woda napiera na cienkie, niezgrubiałe ściany komórkowe, owszem, ona także napiera na te zgrubiałe, tak, tylko że ta zgrubiała ściana nie może się odkształcić. Tak? W związku z tym szparka się otwiera, bo niejako komórka jest ciągnięta w tym kierunku. Okej, w takim razie tutaj musimy zaznaczyć, że szparka się otwiera. Tak? To. Dobra. I teraz, moi drodzy, wykaż, że lokalizacja aparatów szparkowych, głównie po spodniej stronie liścia, jest adaptacją roślin do lądowego trybu życia. No i teraz, moi drodzy, wykaż, czyli udowodnij, tak?
Co jest cechą charakterystyczną lądowego trybu życia? Cechą charakterystyczną lądowego trybu życia, słuchajcie, jest brak wody. Tak? Albo może nie tyle brak, jak pewien niedobór. Czyli słuchajcie, wiem już z tyłu głowy, że tu jest brak wody. Teraz, co daje umieszczenie dalej? Muszę pamiętać, jaką funkcję pełnią aparaty szparkowe. Słuchajcie, aparaty szparkowe, przypominam, to są struktury, które służą u roślin do regulacji transpiracji. W związku z tym, teraz zastanawiam się, co daje, tak, umieszczenie aparatów szparkowych po spodniej stronie liścia. Przede wszystkim, słuchajcie, ogranicza to transpirację. Dlaczego? Tego nie musimy tutaj pisać, bo mamy czasownik operacyjny wykaż, a nie wyjaśnij. Czyli słuchajcie, wystarczy napisać, że zapobiega to nadmiernej transpiracji i utracie wody przez rośliny. I teraz, moi drodzy, ponieważ czasownik operacyjny, jak powiedziałam, jest wykaż, a nie wyjaśnij, czy musimy tłumaczyć, dlaczego zapobiega to nadmiernej transpiracji? Nie, mamy tylko udowodnić, że tak jest. W związku z tym taka odpowiedź jest jak najbardziej tutaj prawidłowa. No i teraz, moi drodzy, mamy zadanie dotyczące rozmnażania roślin okrytonasiennych, mianowicie chodzi o rozwój gametofitu żeńskiego. Mamy na schemacie zaznaczyć, słuchajcie, gdzie zachodzi mejoza i no, sprawa jest tak naprawdę bardzo prosta, bo mejoza, słuchajcie, zachodzi tam, gdzie z jednej komórki powstają cztery komórki. W związku z tym na schemacie tak zaznaczam literą R mejozę. Teraz podaj ploidalność, czyli ile kompletów chromosomów ma każda z wymienionych struktur. Chcę tak zrobić, żebyście widzieli i rysunek, i polecenie. Więc tak, komórka macierzysta makrospor, jeżeli przechodzi, słuchajcie, mejozę, no to na pewno nie może być haploidalna i jest komórką diploidalną. Komórki zalążka A, słuchajcie, to są tak zwane synergidy, to są komórki synergidy, które towarzyszą komórce jajowej, w związku z tym one są haploidalne i słuchajcie, struktura D to są antypody, które też powstały, słuchajcie, z tej haploidalnej komórki, w której dzieliły się tylko jądra komórkowe. W związku z tym, jeżeli to była komórka haploidalna, to dalej idąc po podziałach, słuchajcie, mitotycznych, cały czas mam struktury haploidalne. W związku z tym to jest też, antypody są też komórkami haploidalnymi. Jedyna, tak już poza konkursem, jedyna komórka triploidalna to jest C, komórka centralna. Nie, przepraszam. Ona będzie triploidalna po zapłodnieniu, tak? Tutaj nie mamy pokazanego momentu zapłodnienia. Tak jest. Ja jeszcze tylko dodam, że pamiętajcie, że po trzech mitozach, po działach tych mitotycznych jądra, będziemy mieli 8 komórek i rzeczywiście tu widać 8 haploidalnych jąder tak naprawdę. Ale to zależy od gatunku roślin. Tak, nieraz one się oddzielają cytoplazmą, nieraz nie. Natomiast dwa z nich się złączą w to jądro centralne, wtórne jądro woreczka, dlatego ostatecznie ten woreczek będzie składał się z 7 komórek, z czego ta jedna centralna, duża komórka, której tu pani Ania właśnie pisze o tym jądrze, a naokoło ta biała przestrzeń to jest jej cytoplazma, cytozol, ona będzie diploidalna. Przypominam, że po zapłodnieniu
na triploidalne bielmo. Dobrze. Okej, jedziemy dalej. Słuchajcie, i teraz tak. Zapisz nazwy komórek woreczka zalążkowego, z którymi łączą się jądra plemnikowe, oraz podaj ich oznaczenia literowe ze schematu. No i teraz, moi drodzy, powiększmy sobie i tak naprawdę, słuchajcie, w czasie zapłodnienia, kiedy łagiewką pyłkową płyną dwie komórki plemnikowe, to jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, a druga komórka plemnikowa łączy się z komórką centralną. W związku z tym nie pytają nas o ploidalność tych komórek, tylko pytają nam, z którymi komórkami te komórki plemnikowe się łączą. Dlatego też, słuchajcie, wracając do odpowiedzi na to pytanie, muszę napisać B, komórka jajowa, i C, komórka centralna. Albo wtórne jądro woreczka zalążkowego. Tutaj jest dużo synonimów. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o synonimy, to egzaminator ma znać synonimy, a wy piszecie, jak wam w duszy gra, byleby prawidłowo. Tak? Zgadza się. I zwracam waszą uwagę, to jest polecenie za jeden punkt. W związku z tym, jeżeli nie napiszecie oznaczenia literowego, tak? No to niestety polecenie, odpowiedź do tego polecenia nie zostanie wam uznana. Jasne. Dobra, teraz słuchajcie, jest zadanie dotyczące topinambura, czyli słonecznika bulwiastego. Najczęściej obecnie jest to roślina ozdobna sadzona w ogrodach i to bardzo powszechnie. Bulwy topinambura, bulwy korzeniowe zawierają taki wielocukier, który jest zbudowany z około, tutaj jest napisane, 35 cząsteczek fruktozy. No i teraz ważną też informacją, która za chwilę nam się przyda, jest fakt, że inulina nie jest trawiona przez ludzi. No i teraz, moi drodzy, mamy schemat, a w zasadzie wykres, który pokazuje nam zmiany masy poszczególnych części organów wegetatywnych tej rośliny. I mamy, znowu tak zrobię, słuchajcie, żeby był i wykres, i polecenie. Troszeczkę mogę jeszcze powiększyć. Zobaczcie, pytanie jest, która krzywa, A czy B, przedstawia zmiany masy bulw, a która zmiany masy łodyg nadziemnych. I co powinnam tutaj napisać? Otóż powinnam napisać rzecz następującą. A to jest masa bulw, a B to masa łodyg nadziemnych. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, najpierw, tak, mamy tutaj czas, zmianę czasu, czyli obserwujemy to, co się dzieje w czasie. Czyli najpierw rośnie masa części nadziemnych, w tym wypadku łodyg nadziemnych, tak, a później spada. I jako drugie zdarzenie mamy, słuchajcie, wzrost masy bulw. Tak? O co chodzi? Chodzi o to, że łodygi nadziemne zaopatrzone w liście przeprowadzają fotosyntezę, która to fotosynteza skutkuje syntezą materiału zapasowego, jakim jest inulina. I odkładanie materiału zapasowego w bulwach, tak, będzie skutkowało wzrostem masy tych bulw. Czyli mogę tu napisać rzecz następującą. Uzasadnienie, czyli najpierw rosną łodygi z liśćmi albo z liściami, nigdy nie wiem, w procesie fotosyntezy powstają cukry, tak? Powstają cukry, które w postaci inuliny magazynowane są w bulwach. Tu, żeby już mieć pewność, magazynowane są później.
tak, żeby podkreślić jeszcze to następstwo czasu, które tutaj zostało nam pokazane. Zobaczcie, że to jest zadanie, które wymaga analizy wykresu i tekstu wprowadzającego. I tu już szybciutko, słuchajcie, bo to jest proste zadanie, mamy formę transportową cukrów u roślin, czyli produktów, to jest sacharoza, dalej jest ona transportowana poprzez floem i słuchajcie, inulina jest, mamy napisane w treści, składa się z 35 cząsteczek cukrów prostych, więc jest wielocukrem. I teraz słuchajcie, pytanie bardzo też ciekawe, dlaczego bulwy topinambura mogą być zalecane do zastosowania w diecie osób chorych na cukrzycę? Musimy tutaj pamiętać, na czym polega cukrzyca. Cukrzyca polega na tym, że w organizmie chorego rośnie w sposób niekontrolowany poziom cukru we krwi. Jakiego? Glukozy. Akurat w naszym organizmie, nawet jeżeli dostanie się tam fruktoza, to ona jest przekształcana w glukozę, ale o czym pamiętamy? To, co było w tekście wprowadzającym. A w tekście wprowadzającym było napisane, że słuchajcie, inulina nie jest trawiona przez ludzi. Jeżeli nie jest trawiona przez ludzi, tak, to nie pojawią się cukry proste, czyli inulina nie jest trawiona przez ludzi, tak, mogę tu napisać, że nie pojawią się cukry proste, ale zupełnie jest to niepotrzebne, bo nie muszę opisywać mechanizmu, przypominam, mam czasownik operacyjny uzasadnij, a nie wyjaśnij, tak, i słuchajcie, co w związku z tym nie zmienia poziomu cukru we krwi. Bardzo wiele osób, które udzielało odpowiedzi na to polecenie, nie nawiązywało do tego, że chodzi o chorych na cukrzycę. Czyli na przykład pisało, że inulina nie jest trawiona, kropka. Tak? A my musimy nawiązać do tego, co mamy podane w poleceniu. A zwracam Waszą uwagę, że tu musimy się odnieść do cukrzycy. Kolejne zadanie, słuchajcie, z zadaniem z metodologii eksperymentu i to zadanie z metodologii eksperymentu mamy opisane, co tutaj w tym zadaniu, jaki zestaw został przygotowany, zestaw doświadczalny i słuchajcie, mamy zaplanować i opisać próbę kontrolną. I tu podstawowy problem, jaki się pojawił, to jest, słuchajcie, jakby nieumiejętność znalezienia badanego czynnika. I polecam Wam czytać bardzo dobrze, słuchajcie, teksty wprowadzające, bo tu jest wyraźnie napisane, co było badanym czynnikiem. W celu zbadania wpływu kierunkowego oświetlenia, tak? Kierunkowego, to jest dla nas słowo kluczowe. I teraz, jeżeli zestaw doświadczalny był oświetlany, słuchajcie, już tutaj szukam w tekście, oświetlono je kierunkowo, to jak powinna wyglądać próba kontrolna? No wiecie, uczycie się definicji, że próba kontrolna nie zawiera badanego czynnika. Czyli co jest przeciwieństwem kierunkowego oświetlenia? Przeciwieństwem jest oświetlenie bezkierunkowe, rozproszone. Tak? W związku z tym mogę udzielić odpowiedzi, że próba kontrolna taka sama jak próba badawcza tak, ale ze światłem
Tutaj dużo było, słuchajcie, tak w międzyczasie odpisując wam, wtrącę się. Bardzo wiele osób pisało ze światłem z góry, tak, z nad rośliną. Ludzie, przecież nad rośliną to też jest kierunek. Tak. Trzeba było wtedy opisać z każdej strony oświetloną, a nie z góry. Czy bok, czy góra, czy dół, czy pod kątem, to jest kierunkowy bodziec. Także tylko zmieniliście jego położenie z boku na górę. Tak. A tu trzeba było się odnieść do bezkierunkowego, rozproszonego. Mhm. Dobra. Słuchajcie, podaj nazwę fitohormonu, który bierze udział w reakcjach fitotropicznych siewek oraz wyjaśnij, w jaki sposób warunkuje on kierunkowy wzrost ich łodyg w stronę źródła światła. I tutaj, słuchajcie, mamy polecenie, które składa się tak jakby z dwóch czasowników, nawet nie tak jakby, składa się z dwóch czasowników operacyjnych. Najpierw mam podać, a potem wyjaśnić, tak? W związku z tym, słuchajcie, tymi hormonami są auksyny. I teraz, jak to się dzieje, że powodują one kierunkowy wzrost łodyg w stronę źródła światła? Otóż przede wszystkim, słuchajcie, chodzi o to, że auksyny w oświetlonym pędzie przemieszczają się na zacienioną stronę, tak? Przemieszczają się. Tutaj chciałbym wam zwrócić uwagę, że nauczyciele, omawiając z wami to zadanie, mogą się podpierać na kluczu, opierać i mówić, że jedna z odpowiedzi mówi, że światło, które pada na łodygę, powoduje rozkład auksyn. To jest nieprawda, słuchajcie. Nie wiem, skąd ta odpowiedź się wzięła w kluczu. Auksyny nie niszczą się, nie rozkładają się jak, nie wiem, barwniki w waszych oczach pod wpływem światła, tylko specjalne kanały, mogę nawet podać ich nazwę, PIN1, PIN3, transportują te auksyny na zacienioną stronę. Kolejna ciekawa rzecz. Wy widząc rysunki, kochani, piszecie, gdzie, na którą stronę rozkładane są auksyny? Na lewą. No dobra, na rysunku widzę, że to jest lewa, ale generalnie, jak odwrócę doniczkę, to która będzie lewa? Nie będzie lewej, bo wtedy lewa będzie przy was, tak? O 90 stopni. No, zacienioną. Ta strona ma auksyny. Tak. I druga rzecz, musimy pamiętać, jaki jest wpływ auksyn na komórki roślin. No i auksyny po prostu pobudzają wzrost komórek, tak? Wydłużanie, wzrost. Tak. Broń Boże pisać podziały komórek, bo to od razu podzielimy w merystemach i to nie auksyny za to odpowiadają. Zacieniona strona rośnie szybciej. Czy hormony roślin zostały w pełni usunięte z wymagań na maturę? Już odpowiem tak, nie pisząc tutaj. Znaczy, mechanizmy tak, natomiast już ta próba udowodniła nam, jak tak zostały usunięte. Słuchajcie, jeszcze raz wszystkim powtarzam, i naszym kursantom, i nie. Uczymy się wszystkiego, bo zawsze znajdą, dobrze, nie musiałaś wyjaśniać, ale musisz opisać. A poza tym dadzą ci taki opis i od razu będzie stres i czarna dziura, bo po prostu miało nie być, a jest. I do kogo się zgłosisz? Do nikogo. Do pań pilnujących. One nie mają pojęcia, bo to nie są nauczyciele biologii. Dlatego nie mogą tam być. Nie mogą być w komisji nauczyciele biologii na biologii. Dlatego tak dużo wyjaśnień, przykładów zostało usunięte, ale żadna komisja, żadne pisma do kuratorium nie są w stanie wyjaśnić nam, co dokładnie nauczyciel powinien umieć to zinterpretować, przecież całe lata uczył. Tak, bo wiedział, czego uczyć, bo ma uczyć wszystkich mechanizmów. A teraz jak się wykreśla pewne mechanizmy i nie określa dokładnie, na jakim poziomie uzasadnienia, wyjaśnienia czy wiedzy się to wykreśla, tylko się robi kreskę, to trudno jest stwierdzić, co dokładnie dadzą. Ja mówię, mając czyste sumienie, jesteście dobrze przygotowani, to i tak było w klasie, kiedy nawet nie wiedzieliście, że tego ma nie być, ja bym szedł przygotowany w pełni, bo nie ufam CKE. Tyle tylko powiem. Marysiu. Słuchajcie, teraz tak, czasownik operacyjny wyjaśnij, w związku z tym, zobaczcie, to jest, a dwa razy napisałam stronę, sorry. To jest, moi drodzy, nic innego jak przyczyna, tak? To, co tutaj mam napisane, łodyga wygina się do światła, to jest skutek.
tak? A to, co pomiędzy, to mechanizm. W związku z tym zrealizowałam założenia, słuchajcie, odpowiedzi do zadania wyjaśni. Mamy teraz, słuchajcie, cykl rozwojowy glisty ludzkiej. Cykl znany, powtarzany w wielu podręcznikach i zadania prawda, fałsz, no to tutaj w większości były dość proste, z tego względu, że pierwsze i drugie wymagało analizy rysunku. Pierwsze jest prawdą, drugie jest prawdą. Natomiast też po analizie rysunku powinniście odpowiedzieć na trzecie. Natomiast no tu może niedokładnie na rysunku, słuchajcie, widać, ale do rozwoju larw inwazyjnych dochodzi zanim jeszcze jaja opuszczą jelito człowieka, tak? A jaja w kale to mamy tu. Czy mamy, słuchajcie, napisane, że są formy inwazyjne? Nie, to jest dopisane dopiero tu, w tym miejscu. Tak, tak? A to już jest połknięcie, co by sugerowało, że nie wiemy, co się dzieje od kału do połknięcia, czy te jaja już są w kale, czy już są poza kałem, czy już są na pomidorku, który jecie. Rzodkie weczce. Tak. Tak czy siak, no wydaje mi się, że tu akurat nie dało się tego wyczytać z rysunku, natomiast no cóż. Dało się, tylko trzeba było trochę posiedzieć, poanalizować ten rysunek. Dla mnie zbyt szeroki, ja bym się tam odwoływał od razu. Cykli, Klaudiu, nie trzeba znać na pamięć. Absolutnie, absolutnie żadnych cykli, czy roślin, czy zwierząt. Zawsze, tak jak w tym zadaniu, to akurat jest tu dobrze na tej maturze, cykl będzie pokazany pasożyta. Tak samo jak było z tym rozwojem gametofitu żeńskiego u okrytonasiennych, tak? Nie musisz tego wkuwać, ale musisz zanalizować schemat, tak? Dobra, słuchajcie, no i teraz zadanie, które przy sprawdzaniu matur, nie ukrywam, rozbawiło mnie najbardziej. Przede wszystkim, słuchajcie, no jest to dowód na to, że nie widzieliście jętki. Jętka jest rodzaju żeńskiego, to jest ta jętka. Tak, a nie ten jętek. Tak. Tutaj jeszcze na sekundkę przerwę, bo to mi się przyda tu schemat. Ania pisze, gdzie wyraźny dymorfizm. Aniu, popatrz, widzisz wyraźnie, samiec i samica są inne. Nie da się tu pomylić, czy jest wyraźny dymorfizm. Oczywiście, że jest. Widać to na schemacie. Dymorfizm, przypomnijmy, to jest różnica w wyglądzie. Tak, w wyglądzie samca i samicy. Dobra, i teraz słuchajcie tak, pierwsze polecenie bardzo łatwe, ale jak tylko pojawia się takie polecenie na maturze, to słuchajcie, okazuje się, że bardzo wielu uczniów po prostu polega na tym zadaniu. Mamy wskazać dwie cechy, które są charakterystyczne wyłącznie dla owadów. Moi drodzy, tu aż się prosi. Pierwsza, skrzydła, tak? Druga, to są na przykład trzy pary odnóży, tylko uwaga, tułowiowych albo lokomotorycznych, tak? A wy piszecie na przykład członowane czułki. A przepraszam bardzo, jak wyglądają czułki u skorupiaków? Też są członowane, tak? Piszecie na przykład to, co było tutaj wcześniej, ciało pokryte chitynowym, cienkim chitynowym oskórkiem. A jak pokryte jest ciało innych stawonogów? Cienkim chitynowym oskórkiem, tak? Można było tutaj wykorzystać w ciele, tak? Występuje odwłok, bo u skorupiaków i pajęczaków nie mamy odwłoka, znaczy tam też jest odwłok, tylko mamy głowotłów. W związku z tym można było tę wiedzę wykorzystać, słuchajcie, o tu, na głowie, tak? Czyli nie wziąć pod uwagę odwłok, tylko to, że na głowie, tak? A jeżeli na głowie, no to znaczy, że nie ma głowotłowia, czyli będą trzy tagmy głowa, tułów, odwłok. Ale moim zdaniem to są dwie takie najważniejsze cechy, mianowicie, słuchajcie, skrzydła, nie ma uskrzydlonych raków i trzy pary odnóży lokomotorycznych. Tak? Dlaczego muszę dodać, że odnóża są lokomotoryczne? Dlatego, że mogą być także odnóża gębowe,
mogę zamiast lokomotoryczne napisać tłowiowe. Oj, nie wyszło mi. Język polski jest trudny. Boże, nie umiem napisać tłowiowe. No dobra, na tłowiu napiszę, bo już się zgubiłam. Ty, jak się pisze tłów? Ty, uły, uw. Nie wiem. Już jest późna godzina, od 9 prowadzę zajęcia. Dobra, przepraszam was bardzo. Tak jest, bardzo dobrze napisałaś. To już teraz wiem, jak napisać tułowiowe. Dobrze. Dobra. Słuchajcie, bo na przykład to mogą być, akurat tutaj są wyrostki, tak? Ale u niektórych mogą być odnóża tłowiowe, przepraszam, odwłokowe, a tutaj no akurat warto jest zawsze zwrócić uwagę, że są to te konkretne odnóża z tej części ciała. Typ przeobrażenia. Słuchajcie, rozwój u owadów jest zawsze rozwojem złożonym, to znaczy, że występuje w nim larwa. Natomiast typ przeobrażenia to jest przeobrażenie niezupełne. Dlaczego ono jest niezupełne? Dlatego, że nie ma stadium poczwarki. Jak poczwarka jest, to moi drodzy, wtedy możemy mówić o rozwoju zupełnym, tak? O przeobrażeniu zupełnym. Nie wolno tutaj pisać, że larwa jest podobna do postaci dorosłej, bo po prostu nie jest podobna, tak? Oczywiście podobna pod względem najwyżej budowy zewnętrznej, tylko to możemy używać. Teraz słuchajcie, właściwą odpowiedź trzeba było zaznaczyć. Przypominamy, narząd analogiczny to jest narząd, który w stosunku do innego narządu ma inne pochodzenie, ale pełni podobną funkcję. No i teraz tak, jeżeli pytają nas o wypełnienie powietrzem przewodu pokarmowego, no to słuchajcie, podobną funkcję będzie spełniał pęcherz pławny ryby, który też jest wypełniony powietrzem i spełnia podobną funkcję, tak? Pozwala na unoszenie się w toni wodnej. I teraz moi drodzy, no niestety zadanie 10.4 znowu pokazuje, że nie umiecie czytać poleceń. Wyraźnie jest powiedziane, że mamy się odnieść do zakresu tolerancji. Nie możecie pisać, tak jak było w tekście wprowadzającym, że jętki są wrażliwe na zanieczyszczenie. Tutaj było to napisane, jętki są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody i inne zmiany parametrów fizykochemicznych. Moi drodzy, jeżeli jest wyraźnie podkreślone, że macie odnieść się do zakresu tolerancji, no to piszemy, że mają wąski zakres tolerancji, tak? Czyli są bioindykatorami, czystości wód, bo mają wąski zakres tolerancji. Na jej zanieczyszczenia. Kropka. I to wystarczy. Kochani, jesteście bardzo płodni. Już nie wiem, które odpowiedzi mam czytać i pisać, ale bardzo was proszę, precyzujcie dokładnie. Ja wiem, że wy tak na wyrywki uczycie się, jesteście przyzwyczajeni pisać te SMS-y takie skrótowe, natomiast jak zadajcie pytanie, to dokładnie, bo ja się gubię, bo nie słucham pani Ani, skupiając się na tym, co tu się dzieje i czasami gubię wątek. Dzikus pyta, co to jest rezonator? Rezonator to jest taki worek, który daje możliwość samcom wydawać charakterystyczny rechot. Tak? Mówimy o żabach. O żabach. Tak, rezonatory to jest to, co one rechoczą i generalnie wprawiają tym rezonatorem i powietrze w ruch, dlatego my to słyszymy, i wodę też wprawiają w takie fale odpowiednie, i samice, które siedzą w moczarach, w krzaczorach, czują te fałdy tej wody, słyszą te generalnie, bo mają przecież słuch. Tak.
No i jest miłość. Ten, który fajnie rechoce, ten jest fajnym partnerem do rozrodu. Znaczy jest lepiej dostosowany, bo dobrze śpiewa. Bo dobrze rechoce, tak. Dobrze, słuchajcie, i teraz mamy zadanie, które no, podgrzało nam krew. I tutaj poproszę pana Michała o udział. Och, panie, to zadanie po prostu, ile ja się nazemściłem, że tak brzydko powiem. Słuchajcie, CKE jeszcze raz udowadnia, nie mówię, że całe CKE, mówię, że część osoby, które pewnie układały, to nie są świadome pewnych rzeczy, bądź, jak to powiedzieć, nie ma pewnych konkretnych zasad postępowania, a co dopiero jeśli CKE pokazuje różne zasady postępowania, to jak nauczyciele mają was uczyć tych zasad postępowania, jak sami nie wiedzą w końcu, co uznawać za próbę kontrolną. Zauważcie jedną rzecz. Mieliśmy tutaj wybrać problem badawczy. Mam nadzieję, że znacie dobrze to zadanie, bo to jest bardzo kontrowersyjne zadanie. Zauważcie, zmienne tak zwane kontrolowane, liczba dni, żeby nie było, że jedni dłużej, jedni krócej, liczba jagniąt, że tyle samo, wszystkie średnie tak samo. Mamy różnicę w przyroście masy ciała w kilogramach. I teraz mamy dwie grupy, które, jak doskonale wiecie, jedne mają symbiotyczne pierwotniaki, a inne ich nie mają. Oczywistą rzeczą jest, że można interpretować to na zasadzie, a grupą kontrolną jest grupa druga, która nie ma pierwotniaków, bo grupa pierwsza ma, więc to jest mój czynnik, więc zobaczę, jak działa mój czynnik w stosunku do braku czynnika. Druga interpretacja, grupa 1 jest grupą kontrolną, bo są pierwotniaki, a ja ich się pozbyłem, czyli wprowadziłem czynnik, krowę czy tam cokolwiek, jagnię, owce bez tych pierwotniaków. I teraz zobaczcie, cała zabawa z problemami i z doświadczeniami polega na tym, że jak się sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jaki ustawisz problem badawczy, takie będziesz miał kontrolę do niego. A nie można mówić jak klucz, że generalnie owce czy krowy to sobie żyją, bo mają pierwotniaki, więc to jest kontrola, bo krowa naturalna, owca naturalna musi mieć. Kto to powiedział, że musi mieć? Ja robię doświadczenie, czyli w warunkach, można powiedzieć, laboratoryjnych sam ustawiam czynniki, a jak ustawiam czynniki, to sam dobieram kontrolę. Popatrzcie. Która tutaj była odpowiedź, bodajże E, to był problem badawczy, tak jest. Czy obecność, i zobaczcie, co jest waszym obiektem, bo zawsze problem badawczy ma zmienną zależną, niezależną i obiekt. Obiekt mamy, żwacz, jagniąt, owcy, jest pięknie obiekt. Co jest moją zmienną zależną, czyli moim wynikiem? No, przyrost masy. Dziękuję. Jest dzienny przyrost masy. Mam zmienną, zależną. A teraz mam określić czynnik, czyli zmienną, niezależną. Czy obecność? Jednoznacznie jest powiedziane, że obecność pierwotniaków to jest badany czynnik. To jak na Boga badany czynnik może być jednocześnie kontrolą? A nie mogę powiedzieć, że kontrola to są pierwotniaki, a ja badam brak pierwotniaków, bo przed chwilą mówię nie czy brak pierwotniaków, tylko czy ich obecność. I mamy zgrzyt. Ja się nie zgadzam w pełni z tym zadaniem. Powinny być jednoznacznie ustalone zasady w komisji egzaminacyjnej, w komisjach układających matury i jednoznacznie w podręcznikach osób odpowiedzialnych za to ustalone, jak uczyć was, bo po prostu co egzamin to jest inaczej. Problem badawczy, skoro jest E, tutaj hipotezą było C, że i znowu zobaczcie, hipoteza, czyli mówię na temat tego, co się wydarzyło. Obecność symbiotycznych pierwotniaków zwiększa. To znaczy, że skoro obecność zwiększa, to do czego ja odniosłem obecność? Do kontroli, do braku obecności. No więc nie mam pojęcia, kto układał ten klucz. On na pewno nie mógł być zweryfikowany, bo po prostu takiego babuna nie wierzę, że ktoś przepuścił, że grupa pierwsza. Nie wiem, jak sprawdzali wam to nauczyciele, I don't care, ale po prostu tak się układa zadania i tak powinno się określać próby badawcze i kontrolne.
Ja na przykład swoim maturzystom w ogóle nie liczyłam tego zadania, idąc tropem właśnie tego, o czym mówił pan Michał. Ja po prostu stwierdziłam, że jest to zadanie źle skonstruowane. W związku z tym uczeń nie miał szansy udzielić tutaj prawidłowej odpowiedzi. Zgadza się. Ja też jestem za tym i po prostu no, w komisjach egzaminacyjnych huczało, maile huczały. Większość zdecydowana, absolutnie większość mówi, absolutnie dwa jest kontrolą. Natomiast który specjalista układał klucz i jak to robił, nie mam pojęcia. On stwierdził, że kozy, brzozy, nie wiem, owce naturalnie żyją sobie z pierwotniakami, to musi być kontrola, bo kontrola to są warunki naturalne. Okej, przy obserwacjach tak, ale nie przy planowanych doświadczeniach, gdzie sam sobie ustawiam, co jest zmienną. Jak na Boga ustawiłem zmienną, to muszę się tego trzymać, a nie mówić, że koza, krowa, owca ma tak, a nie inaczej, jak żyje na polu i je. Następne zadanie, pierwotniaki, ja może siądę do komputera, trochę poodpowiadam, pani Ania tutaj przejmie, że tak powiem, pałeczkę, natomiast mój bulwers powinien świadczyć o tym, co myślę na temat tego zadania. Tak, ja wam powiem jeszcze, że wielu nauczycieli miało mocną zagwozdkę z tym zadaniem i... No niestety, to zadanie się po prostu nie udało. Moi drodzy, kolejne zadanie, określ, jaką funkcję w trawieniu pokarmu pełnią pierwotniaki. I teraz, moi drodzy, określ, i tu jeszcze raz z całą mocą podkreślam, nie musicie udzielać na biologii odpowiedzi pełnymi zdaniami, tu wystarczy, że napiszecie, trawią celulozę. Szkoda czasu na konstruowanie pełnych zdań, tak? A określ, inaczej też podaj, w ogóle się nie bawię w pełne zdanie. Teraz, moi drodzy, kolejne zadanie dotyczące budowy kręgosłupa noworodka i człowieka dorosłego. Wymagało ono znowu analizy rysunku. Mam ustalić, który z tych rysunków przedstawia kręgosłup noworodka, a który przedstawia kręgosłup osoby dorosłej. No więc jak większość z was zapewne zgadła, noworodek to jest rysunek A. No i pierwsze, co rzuca się w oczy, słuchajcie, to noworodek, kręgosłup noworodka nie ma wykształconych krzywizn, tak? Lordos i kifos. Co dalej mogę zauważyć? Że obydwa kręgosłupy składają się z tych samych odcinków. A wy kombinujecie jak koń pod górkę i na przykład piszecie, że taki odcinek albo owaki odcinek jest źle, dopiero się kształtuje, albo że kości dopiero się zrastają. Ludzie, to co idzie na pierwszy rzut oka. Matura jest dla rzemieślników, piszemy po najmniejszej linii oporu, słuchajcie, nie kombinujemy i nie staramy się być bardzo tutaj oryginalni. Wypisz z rysunku odcinki kręgosłupa dorosłego człowieka, które mają pomiędzy wszystkimi kręgami krążki międzykręgowe, zapisz ich oznaczenia cyfrowe z pomiędzy 1 i 5. No i tutaj, moi drodzy, należało zwrócić uwagę na odcinek piersiowy i lędźwiowy, czyli słuchajcie, odcinek drugi i trzeci i zaraz powiemy sobie dlaczego, tak? Tu jest odcinek piersiowy, a słuchajcie, poniżej rzecz jasna jest odcinek lędźwiowy. I teraz tak, dlaczego nie wybieram odcinka szyjnego? Dlatego, że nie ma krążka międzykręgowego między pierwszym a drugim kręgiem, między dźwigaczem a obrotnikiem. Dlaczego nie wybieram czwartego i piątego? Czwarty to jest odcinek krzyżowy, gdzie wszystkie kręgi, pięć dokładnie, zostały zrośnięte w jedną kość krzyżową i odcinek ogonowy podobnie, tak? Wszystkie te kręgi o zmiennej liczbie tychże kręgów, tam się podaje, że tych kręgów jest od trzech bodajże do pięciu, prawda? Słucham, ale w nie którym słucham. Odcinku? Ogonowym. 4-5 generalnie, w zależności od tego, który tam zanikł już, tak. Który nie, ale są zrośnięte, tak? I są zrośnięte, w związku z tym tam też nie ma krążków międzykręgowych. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, bo tak będziemy siedzieć tutaj wiele godzin. Krążki międzykręgowe, teraz mamy wskazać, z jakich tkanki są one zbudowane,
no to moi drodzy, to jest oczywiście tkanka chrzęstna i odpowiada ona za utrzymanie kręgu w odpowiednich odstępach i amortyzację wstrząsów. Dlaczego te odstępy są takie ważne? Dlatego, że pomiędzy kręgami kręgosłupa wychodzą nerwy obwodowego układu nerwowego. Zobaczcie, co się dzieje, jak komuś przesunie się krążek międzykręgowy, tak? Czyli potocznie się mówi, dysk mu wypadł. Tak, wtedy zaczyna się ucisk na nerwy, no i po prostu mamy poważny, poważny problem. Teraz tak, jeżeli chodzi o następne, słuchajcie, tutaj zadanie, również zadanie zamknięte, prawda, prawda, fałsz, fałsz. I moi drodzy, kręgi w odcinku piersiowym mają powierzchnie stawowe dla żeber. No wiadomo, przecież tutaj dołączone są żebra i to jest klatka piersiowa, tak? Dalej, przez wszystkie odcinki kręgosłupa przechodzi kanał, w którym znajduje się rdzeń kręgowy. No nie przez wszystkie, tak? Bo na przykład przez część ogonową nie. We wszystkich kręgach w kręgosłupie wyróżnia się trzon, łuk i osadzone na nim wyrostki. Nie. Zerknijcie do atlasów anatomicznych, jak wygląda, słuchajcie, na przykład kręg szczytowy, czyli atlas, tak? Tam nie ma trzonów. Dobra, no i teraz słuchajcie, mamy zadanie o erytropoetynie, bardzo ładne zadanie, z bardzo ładnym ciągiem przyczynowo-skutkowym, czyli nie wszystkie zadania były... Tak, przy czym erytropoetynę wycofali ze tak. egzaminu, więc... No, tak. Może powstało to przed skonstruowaniem arkusza. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, jaki mam piękny ciąg przyczynowo-skutkowy. Po pierwsze, przyczyna. Moi drodzy, przyczyna jest akurat w treści polecenia. Zwiększenie ilości EPO, tak, czyli erytropoetyny. Już pozwólcie, że nie będę tego przepisywać. Teraz skutek, tak? Skutek, moi drodzy, też mamy podane w poleceniu, w związku z tym pięknie mogę to napisać, wzrost ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej. Nawet jeżeli nie przepiszę całej nazwy tejże choroby, to mogę, słuchajcie, napisać, że tutaj będą pojawiały się i zalegały skrzepy w zżywach. Tak? Czyli to jest mój skutek. I teraz, moi drodzy, zostaje mi określenie mechanizmu, tak? Zostaje mi określenie mechanizmu i zobaczcie, proszę, jeżeli w poleceniu jest napisane, co mam uwzględnić, tak, to ma być to element mechanizmu, czyli funkcja erytropoetyny. Jedyne, czego ode mnie to wymaga, to jest przypomnienie sobie, jaka jest funkcja erytropoetyny, bo tego w treści nie ma. I co powinnam w takim razie tutaj napisać? Mianowicie rośnie liczba erytrocytów, tak? Liczba erytrocytów rośnie. To jest funkcja erytropoetyny, pobudzanie erytropoezy w szpiku kostnym, czyli pobudzanie właśnie procesu powstawania erytrocytów. I co dalej? Zwiększa się, już możemy napisać kolokwialnie, gęstość krwi. Tak? Erytrocytów jest więcej w stosunku do osocza. Mogę powiedzieć kolokwialnie, że krew jest bardziej gęsta. No i to jest wszystko, co ode mnie tutaj jest wymagane, bo jak mówię, przyczynę i skutek mam w treści polecenia. Wyjaśnij, dlaczego jednoczesne zaczopowanie obu tętnic płucnych prowadzi do natychmiastowego zatrzymania krążenia, czyli mamy tak zwaną zatorowość płucną. W odpowiedzi uwzględnij budowę układu krwionośnego człowieka. No to znowu postępuje dokładnie tak samo jak w poprzednim zadaniu. Przyczyna. To, moi drodzy, przyczyną jest, jak pamiętamy,
to, co mamy w poleceniu, jednoczesne zaczopowanie obu tętnic płucnych. Dobra, skutek. Moi drodzy, skutek to jest natychmiastowe zatrzymanie krążenia. Tak, to jest mój skutek. No to teraz mechanizm. Słuchajcie, mechanizm, tak, element mechanizmu mam w poleceniu. Tym elementem mechanizmu uwzględni budowę układu krwionośnego człowieka. W takim razie, co ja pamiętam, tętnice płucne prowadzą krew odtlenioną z serca do płuc. Jeżeli krew nie popłynie do płuc, to nie wróci do serca. Jeżeli nie wróci do serca, to nie popłynie na duży obieg i nastąpi zatrzymanie krążenia. Tak, w związku z tym, co jest ode mnie wymagane? Ode mnie jest wymagane tylko, żeby napisać, że jednoczesne zaczopowanie obu tętnic płucnych, tak, spowoduje, że krew nie płynie do płuc, tak? Dalej, krew nie wraca do serca. Oczywiście mogę napisać z płuc do serca. Tak? Nie jest wyrzucana na duży obieg. Ja tylko tutaj wtrącę na temat dzikusa od pytania. Odcinek ogonowy to jest kość guziczna, właśnie nie jest zaliczana jako odcinek. No tak jak mówię, 5 odcinków się generalnie wyróżnia, ale kość krzyżowa, zobacz, też jest zrośnięta i to też jest kość. To co w takim razie, idąc z tym tropem, w ogóle byśmy nie mieli też tego odcinka, to ile byśmy mieli odcinków? 3? No, nie kopałbym się z interpretacją. Jeśli ciebie to chuje w oczy, to byś napisał nie o tym, skoro to nie odcinek, tylko o czymś innym i też byś w kluczu dostał punkt. Mhm. Także tutaj luz. Dobra, dalej. Dobra, słuchajcie, no i to jest znowu kolejne zadanie wiedzowe, ale nie wiem, jakoś sprawiło wam tutaj problem. Generalnie, moi drodzy, oznaczenia literowe wszystkich elementów budowy oka, które wchodzą w skład układu optycznego. Przypomnijmy sobie, że jeżeli chodzi o przechodzenie promieni świetlnych, tak, przez oko, to wygląda to w ten sposób. No i teraz, moi drodzy, no jakie elementy mija po drodze ten promień świetlny? Po pierwsze, B, już nie będę pisała nazw, to jest rogówka. Dalej, słuchajcie, C, to jest ciecz wodnista, albo mogę napisać komora przednia oka. Dalej, mam D, czyli soczewka, tak? I F, czyli ciało szkliste. To jest układ optyczny. To jest, słuchajcie, to są te elementy, które odpowiadają za rozproszenie, załamywanie promieni świetlnych. Tu Joasia pyta, bardzo jeszcze, że tak powiem, jak troszkę będę cofał. Dobra. Pewnie Jasiu, masz na myśli tutaj, gdzie jest ta tkanka chrzęstna? Ach, że łącznej, która też jest chrzęstną, ale Jasiu, łączna jest zbyt ogólnie, mamy chrzęstną, kostną, krew, limfę, to wszystko są tkanki łączne, natomiast jest tu jednoznacznie, jest to tkanka chrzęstna, która należy do tkanek łącznych. Oczywiście zgodzę się, że no, zaznaczając A, mówisz prawdę, tak. Natomiast takie zadania dadzą się wybronić od strony sprawdzających, że była odpowiedź tak jakby bardziej precyzyjna, tak. Stąd twoja odpowiedź łączna nie byłaby zaliczona, pomimo że mówisz prawdę. Tak to jest interpretowane. Mhm. Ale bardzo dobre pytanie zadałaś i zgodzę się z tym, co mówisz. Dobra, słuchajcie, wracamy do oka. No tutaj znowu wymagana jest wasza wiedza, tak? Ja tylko pozwolę sobie zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi.
każdy, przepraszam, z Was, który uczył się budowy oka i budowy siatkówki, no to takie rzeczy powinien wiedzieć. Natomiast zadanie 14.3 było zadaniem, które sprawiło Wam problem, szczególnie punkt pierwszy w tym zadaniu. Jaka jest rola rodopsyny? Rodopsyna, słuchajcie, jest barwnikiem wzrokowym, który po pierwsze absorbuje światło, tak, pochłania światło. Teraz dalej, ten udział światła, to działanie światła na rodopsynie powoduje, że rodopsyna zmienia budowę, tak naprawdę ona się rozpada na dwie części. Możemy napisać, zmienia strukturę przestrzenną. Tak? I ta zmiana generuje powstanie impulsu elektrycznego. Kasia pyta o oko C. Kasiu, C, ja tak patrzę na osobnym tu arkuszu, ja bym powiedział, bo nie widzę klucza, to jest komora przednia, tak, albo ciecz wodnista, komory, tak, przedniej, ciecz wodnista. To jest takie miejsce, które pozwala soczewce, jak ją ściskasz, na ruchy, bo inaczej soczewka waliłaby w rogówkę, która jest twarda, tak, i nie mogłaby odpowiednio zmieniać swojego kształtu soczewka. Więc tutaj komora przednia, ciecz wodnista, to wszystko by przeszło. Przeszłoby, natomiast jeżeli chodzi o aparat oka, to sama przestrzeń komory przedniej nie załamuje, nie rozprasza światła, tak? A ciecz tak. W związku z tym, dlatego w kluczu jest ciecz. Mhm. Dobra. No i teraz zadanie, które też sprawiło Wam kłopot. Słuchajcie, zadanie odnosi się do tak naprawdę do tego, na czym polega nauka. Nauka, słuchajcie, czy to jest nauka gry na pianinie, czy to jest nauka pisania, czy jazdy na rowerze, to jest, słuchajcie, pojawianie się nowych łuków odruchowych. Jeżeli one są nowe, to na nich oparte są odruchy warunkowe, tak? No i teraz, moi drodzy, dlaczego u profesjonalnych pianistów podczas opisanego doświadczenia aktywna była także kora słuchowa? No i teraz, słuchajcie, co tutaj należało napisać? Aktywna kora słuchowa, akurat w tym wypadku, to jest skutek. Przestał mi działać. Wyczerpał się? Wyczerpał się. Dobrze, zaczekajcie sekundkę, ja przyniesiemy nowe pisadło i już tłumaczę, tak? Słuchajcie, chodzi o to, że pianista, ucząc się grać na instrumencie, no w tym wypadku jest to fortepian. Połącz, już powinniśmy mieć flamajster działający. Tak? Dobrze. Przepraszamy. Słuchajcie, tak, tutaj z tym pianistą, może ja się troszkę wypowiem, bo ja sam dużo grałem na organach i w ogóle muzycznie. Chodzi o to, że wykształcają się tu pewne połączenia w mózgu i tu nawet można było odnieść się, nie mówiąc do żadnych łuków odruchowych czy coś, tylko po prostu połączenia. Kiedy pianista generalnie sobie gra, to sprzęga widok, wizję z tym, co słyszy i wykształcają się pewne połączenia w mózgu. Dlatego potem, widząc naciskanie konkretnych klawiszy, jemu się niejako uruchamia ośrodek też słuchowy na zasadzie tego sprzężenia, niejako takiego, można powiedzieć, odruchu warunkowego, i połączenia neuronalnego między tymi dwoma ośrodkami, tego połączenia, które się wykształciło, dlatego nie słysząc dźwięku, ta część kory się aktywuje, bo tam jest to połączenie wykształcone wzroku ze słuchem, bo całe życie on widząc, mózg słyszał, dlatego sprzęga to i sobie pomaga mózg w ten sposób. Słuchajcie, to jest taka sama zasada, kiedy ktoś wam mówi czerwony, to widzicie czerwony kolor, tak?
Sugerując. Mhm. Dlatego na przykład są takie, słuchajcie, ćwiczenia, gdzie mamy na przykład napisaną nazwę koloru żółty, ale jest napisana czerwoną czcionką i jest tam bardzo trudno powiedzieć, jaki kolor tak naprawdę... ma ta sukienka, nie wiem, biały czy czarny, tak? Tak. Dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, czyli uwzględnij proces uczenia się, to powinien być element, słuchajcie, naszego mechanizmu, czyli tak, tu powinien być mechanizm i co powinnam tu uwzględnić? Albo tworzenie odruchów warunkowych, albo tworzenie połączeń neuronalnych między ośrodkami. Neuronalnych, nerwowych. Jeszcze raz odpowiem, bo tutaj Marcin kilka razy już pyta. Marcinie, tak, można pisać tymi myślnikami i do wszystkich innych, słuchajcie, to jest dobra zasada, która ratuje matematyczne umysły, bo to jest bardzo logiczne pisanie, natomiast nie będąc humanistą jest ciężko skonstruować takie ładne, płynne zdanie. Myślniki pomagają, ale błagam was, bo kilka osób się rzuca na te myślniki, ale robi to troszkę nieumiejętnie, robiąc za duże skróty w tych myślnikach. Pamiętajcie, że czytając jeden myślnik i po myślniku, ja muszę widzieć, jak ten poprzedni wpływa na ten następny, a jak ten następny zależy od tego poprzedniego, a nie hasła myślnikami, bo jak tylko egzaminator zgubi ciąg przyczynowo-skutkowy, to wpływa na to, a to wpływa na to, a to oj, nie wiadomo jak, bo nagle czegoś brakuje, to dawam zero. Dlatego to jest miecz obosieczny. Jak umiesz to robić, to po prostu zajebiście sobie pomożesz w życiu. Jak nie umiesz, to możesz sobie łatwo wyzerować punkty. Słuchajcie, nie ukrywam, tak, że przez x lat pracy w szkole, a to już idzie w dziesiątki lat, osłabia się umiejętność posługiwania się językiem polskim pisanym. I słuchajcie, sami to widzicie, jaką mękę macie na języku polskim, kiedy macie nagle napisać rozprawkę, wypracowanie czy cokolwiek. No niestety, słuchajcie, nie umiecie tego robić. Prawdopodobnie to nie chodzi o to, że jesteście mniej sprawni intelektualnie niż wcześniejsze pokolenia, tylko po prostu mniej piszecie. Tak. Piszecie, słuchajcie, skrótami, wzorem SMS-ów, czatów i tak dalej. Słuchajcie, ale śmiejemy się, ja się muszę wtrącić, ja wiem, że długo was dziś podtrzymamy, ale słuchajcie, ja jak mi dadzą długopis, ja mam coś napisać, to ja po pięciu linijkach mi ręka wymięka. No. Tu nie ma co na młodzież zwalać, ja po prostu też czuję po sobie, że pisanie komputerowe, a ręczne, to są dwa światy. Słuchajcie, jak ja opowiadam, że jak zdawałam maturę i przez 5 godzin miałam napisać wypracowanie z polskiego i machnęłam 11 stron papieru podaniowego, to jak opowiadam to uczniom, to wszyscy łapią się za głowę, ale jak to? Jak można było tyle napisać? No można było. Dobrze, dlatego cieszymy się z panem Michałem, że piszemy na tabletach, bo dzięki temu ta umiejętność w nas nie zanika i tu jest dla was informacja, odruchy warunkowe, tak, zanikają z czasem, muszą być cały czas ćwiczone. Dobra, słuchajcie i teraz tak, mamy znowu kolejny eksperyment, który dotyczył techniki obserwacji chromosomów w komórkach. No i teraz tak, wyjaśnij, dlaczego do opisanego badania wybrano z ludzkiej krwi limfocyty, a nie erytrocyty, w odpowiedzi uwzględnij budowę obu rodzajów komórek. No i teraz moi drodzy, mam przyczynę, tak? Co jest moją przyczyną? Moja przyczyna to jest ni mniej, ni więcej tylko fakt, że jedna komórka, tak, zawiera chromosomy, a druga tych chromosomów nie zabiera. Akurat tutaj trudno jest znaleźć przyczynę, tak? Dlatego, że no przyczyną jest różnica w budowie tych komórek. Co jest moim skutkiem? Słuchajcie, moim skutkiem jest to, co jest napisane w poleceniu, wybrano z ludzkiej krwi limfocyty, a nie erytrocyty. Tak. Tak?
Co jest mechanizmem? Mechanizm, moi drodzy, przypominam, jest elementem polecenia w odpowiedzi uwzględni. Tak? To tak. Jest mój mechanizm. I teraz uwaga, są różne modele tych wyjaśnień. Najłatwiejszym jest wtedy, kiedy wam podadzą przyczynę i skutek. Wyjaśnij, jak coś wpływa na coś albo spowodowało coś. Masz przyczynę, masz skutek. Często jest tak, że nie macie ani mechanizmu, ani skutku. Czyli powiedz, w jaki sposób na przykład wydzielenie tyroksyny wpłynie na metabolizm. Ty wiesz, że masz wylądować skutkiem na metabolizm, ale nie wiesz, czy przyspieszy, czy spowolni, czyli sam z wiedzy musisz określić ten skutek. W tym przypadku na przykład jest podany wyraźnie skutek, wybrano te, a nie te komórki, natomiast jaka była ich przyczyna, tego nam nie podano. Czyli w waszym ciągu przyczynowo-skutkowym musi się znaleźć PMS, nie ma opcji, ale nie zawsze są, nigdy mechanizm nie jest podany, ale przyczyna, skutek, nieraz jest to trudne do określenia, a nie muszą wam podawać w odpowiedzi uwzględnić budowę. Tak. Ale jeśli wam to podadzą, a tego nie uwzględnicie, to jest zero, tak. Absolutnie zero. Dlatego bardzo proszę czytać uważnie polecenia. Już oddaję pałeczkę Dobra. Pani Ani. Słuchajcie, czyli tak. W takim razie zacznijmy od mechanizmu, tak? No też macie brudnopisy, w związku z tym można sobie te ciągi przyczynowo-skutkowe też w brudnopisie pisać. Poza tym, słuchajcie, na arkuszu wszelkie marginesy możecie wykorzystać. To jest jedyne święte miejsce na arkuszu, którego nie wolno zapisać. To jest, słuchajcie, to tutaj musi być wolne miejsce. Tak, nie wstawiamy tu sobie punktów, albo niektórzy się tłumaczą, że a ja chciałam sobie tak mniej więcej wpisać punkty, żeby potem zobaczyć, ile procent dostanę. No tak. Way. Wszędzie możecie pisać, po tej tabelce nie wolno wam pisać. Bardzo często widzę, słuchajcie, jak uczniowie już nauczeni tej zasady PMS rozpisują to sobie na marginesie i okej, tak? Dobra, czyli wiemy, co jest skutkiem, wiemy, co mamy uwzględnić w mechanizmie, w związku z tym, co ja piszę? Limfocyty, tak? To były limfocyty, tak. Limfocyty mają jądro komórkowe. A w nim chromosomy albo z chromosomami. Unikajcie stwierdzenia samo jądro na maturze. Tak. Jądro komórkowe. Jądro to jest gonada męska i ja dosyć mam, ty nie masz. Tak, ty masz, ja nie mam. Jest wesoło, jest tak. Wesoło, tak. Jądro komórkowe. Atom ma jądro. Atomowe. Tak. A tak, tak. Dobrze, limfocyty mają jądro komórkowe z chromosomami, a erytrocyty nie. Tak? Mam mechanizm. Dlatego tak wybrano limfocyty, a nie erytrocyty. I wystarczy. Tak, to było łatwe uzasadnienie. Tak, i wystarczy. Tu akurat nie musicie podać przyczyny. W związku z tym lecimy dalej. Dalej, słuchajcie, mamy już trudniejsze polecenie. Dlaczego użycie kolchicyny i roztworu soli bez wcześniejszego zastosowania fitohemaglutaniny było niewystarczające do obserwacji chromosomów? Wróćmy do schematu. Słuchajcie, zobaczcie, co robi fitohemaglutanina. Przepraszam. Fitohemaglutanina powoduje podziały komórkowe. Tak? Czyli moi drodzy, ten czynnik powoduje to. Co robi kolchicyna? Kolchicyna powoduje zatrzymanie podziałów komórkowych. Co robi roztwór soli? Roztwór soli, moi drodzy, powoduje pęcznienie komórek. Tak? I to wystarczy przeanalizować schemat. W związku z tym wyjaśnienie jest już oczywiste i proste. Dobrze, ja bym poprosił, bo tu Marcin się domaga, żeby zrobić tak ładnie od myślników taki ciąg, jak powinien wyglądać. To jest akurat dobre zadanie, wyjaśnienie, bo mamy, zobaczcie, mamy przyczynę. Użycie kolchicyny i roztworu bez wcześniejszego zastosowania, to jest cała przyczyna. Prawda?
niewystarczające do obserwacji chromosomów, niejako musimy wylądować na tym skutku. Musicie powiedzieć, dlaczego to jest niewystarczające. I teraz brakuje nam mechanizmu. Dlatego bardzo dobrą metodą jest zachowywanie się jak małpka, tak jak mówię. Czyli generalnie co robisz? Piszesz użycie kolchicyny i roztworu bez soli, bla, bla, bla. Przepisujesz jak małpka, nie zmieniając nic, nie interpretując, bo zmienisz coś nieświadomie w stresie i zmienisz sens tego. I następnie zapiszemy teraz, w jaki sposób będzie. Czyli to, co na czerwono byłoby przepisane tutaj jako przyczyna. I teraz po kolei informacje, tak aby pełen ciąg był zachowany. Dobra, to lecimy mechanizm. Tak jest. I jeszcze raz, słuchajcie, analiza schematu, no niestety nie uda mi się tak zmniejszyć, żeby było wszystko razem. Ale macie to pewnie na kartkach, ale albo gdzieś. Tak, więc... W związku z tym, lecimy. Mechanizm, moi drodzy, to jest następujący. Użycie kolchicyny i roztworu soli bez wcześniejszego zastosowania fitohemaglutyniny, tak? I teraz, co jest bezpośrednim skutkiem? Tak, bo musi być ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli to użycie musi coś spowodować, co spowoduje coś, co spowoduje coś, co skutkuje czyli czymś. Czyli od razu lecimy bez wcześniejszego zastosowania fitohemaglutyniny. W związku z tym spowoduje to zatrzymanie podziałów komórkowych. Skąd to wiecie? Bo widzicie, że ta aglutynina powoduje podziały, więc jak jej nie ma, nie ma podziałów. Ja czytam wykres. Tak. Nic nie wiem na temat tego dziwnego związku, nie muszę. Jeżeli spowoduje zatrzymanie podziałów komórkowych, to jaki jest skutek dla naszej obserwacji? Moi drodzy, po prostu mam za mało materiału badawczego, tak? Za mało komórek. Do obserwacji chromosomów. Słuchajcie, bo to nie może być tak, że mam trzy komórki, tak jak na obrazku, tak? Dlatego, że a nóż widelec nie uda mi się. Co było skutkiem? Niewystarczające do obserwacji. A, dobra, dokładnie. Dobra. Słuchajcie, trzy komórki może mi się akurat nie udać, tak, te chromosomy tam zaobserwować. Im więcej komórek, tym większa szansa. Dobra. Kuba, erytrocyty nie mają DNA w ogóle, bo nie mają ani jądra, ani mitochondriów nie mają. Tak. Pula mleczanu 1 mikromol na mililitr to jest pula właśnie z erytrocytów, która pływa we krwi. One oddychają beztlenowo. Tak, mogą przeprowadzać glikolizę. Tak. Tak. I to im musi wystarczyć. Także nie mają DNA, Kuba. Dlatego krótko żyją. Po prostu. Uzasadnij, że w przedstawionym badaniu nie można umieścić limfocytów w wodzie destylowanej. Proszę Państwa, woda destylowana to w ogóle lampa Wam się powinna zapalić, ostra jarzeniowa. Że woda destylowana, woda czysta chemicznie jest roztworem hipoosmotycznym, hipotonicznym dla każdej komórki. Co będzie, kiedy jakąkolwiek komórkę umieszczę w roztworze hipotonicznym? No przecież to jest oczywiste, jeżeli znacie osmotyczny ruch wody, tak? Jeżeli jest to roztwór hipoosmotyczny, hipotoniczny, to ruch wody będzie do komórki, tak? Ruch osmotyczny wody do komórki. I co się stanie z komórką? Pęknie jak puf, balonik. Dokładnie. Tak? Pamiętajcie, czasownik operacyjny jest uzasadni, czyli i teraz bardzo ważna rzecz techniczna na maturę. Fokus. Wiem, że jest późno, my też już mózgi nam parują, ale to jest dużo dobrego, mam nadzieję, że skorzystacie. Uwaga, uzasadni to jest argument, a nie definicja. Bardzo śliskie rozróżnienie nieraz definicji od argumentu, bo powiedzenie czasami konkretnej definicji, która tak jakby według waszych mózgów wyjaśnia to, co się stało i jest dobrym poparciem na to, co się stało, niestety jest nadal definicją, która pasuje do wszystkich możliwych przypadków, a wy
uzasadni, to ma być do tego konkretnego zadania, dlatego macie konkretnie się odnieść do tego zadania. Jeśli jesteś, nie jesteś pewna, czy podałaś definicję, jeśli nie jesteś pewien, czy to jest dobrze, czy to będzie definicja, czy już argument, to tak powiem chamsko, podaj przykłady z zadania. Napisz to, co myślisz w nawiasie limfocyt, w nawiasie DNA, żeby było wiadomo, że się odnosisz jako do argumentów z zadania, a nie do samej definicji. Czyli na przykład nie piszecie komórka pęknie, tylko limfocyt. Dokładnie. Komórki pękają, to jest definicja. W roztworze hipotonicznym komórki zwierzęce pękają. Natomiast w tym przypadku masz uzasadnić, dlaczego w tym badaniu nie należy umieścić limfocytów, a nie komórek. Tak jest. Dlatego odnośmy się zawsze do tego, co wam mówią, wtedy to będzie na pewno argument, uzasadnienie, a nie definicja. Dobra, moi drodzy, no i teraz tak, tu jest rzecz oczywista, choroba Huntingtona jest jedyną w zasadzie na poziomie szkolnym chorobą, którą podajemy jako chorobę uwarunkowaną genem dominującym. Tu uważam, że troszkę, znaczy z jednej strony moje dzieci z klasy biologiczno-chemicznej musiałyby to wiedzieć, nie wyobrażam moje sobie. Moje też. Ale z drugiej strony patrząc tak relatywnie na maturę, tak z góry, wydaje mi się, że spora część osób nie zakuwa w ogóle takich chorób na blachę, bo zawsze się mówi, że to będzie wnioskowanie na podstawie w zadaniu, albo będzie podane, jak zrobić taką krzyżówkę, albo trzeba będzie wywnioskować to na podstawie rodowodów. Nigdzie nie ma napisane jednoznacznie w sylabusie, uczeń ma znać choroby recesywne, ta, a dominujące ta. Bo wtedy by się to wam podało, wy byście zakuli, wszyscy by byli szczęśliwi. Dlaczego tak nie można zrobić? Też mnie to dziwi. No ale nie. No nie można, bo tak jest, można udupić. Dobra, więcej uszu. Lecimy dalej, jak rączę łanie. Teraz, moi drodzy, mamy mutacje, które mutacje punktowe, które albo polegają na wstawieniu, albo wycięciu, albo na, słuchajcie, zamianie, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. I teraz tak, mamy schemat, który mamy uzupełnić. I moi drodzy, mamy tutaj tak naprawdę przedstawić transwersję. Transwersja jest mutacją, gdzie następuje zamiana jednego nukleotydu na inny i nawet wam napisali jaki na jaki, purynowy na pirymidynowy i odwrotnie. Tak, to w ogóle było banalne zadanie, szczerze mówiąc, bo nawet jak nie wiesz, co to jest puryna czy pirymidyna, to i tak masz tę książeczkę i tam jest wszystko no napisane, właśnie. Więc wystarczyło po prostu literki odpowiednio wpisać. Były oczywiście różne możliwości, dwie chyba, tak, dwie, tak, jak to zrobić. Ważne, żeby zawsze strzałka prowadziła od puryny do pirymidyny, a nigdzie nie wprowadziła dwa takie same. Także to zadanie to był pikuś, uważam. Tak. Określ, która z mutacji insercja, czy insercja, czyli wstawienie, czy substytucja, czyli podstawienie, może spowodować zmianę ramki odczytu. Moi drodzy, no to ja tylko posłużę się moim ulubionym przykładem, bo to inaczej to sobie nie wyobrażam. Nie znam. Tak, mamy zdanie, które składa się ze słów trzyliterowych. No i moi drodzy, ramka odczytu idzie tak. No i teraz, jeżeli dokonam substytucji, tak, to mam to i to. Przepraszam, ja już jestem zmęczony, bo myślałem, że ty podstawisz gdzie indziej substytucję w ostatnim kodonie w pierwszej literze G na S, ale to przepraszam, ja już jestem zmęczony. Bądźmy poważni, kolego. Przepraszam, to nieprofesjonalne. Przepraszamy was bardzo. Chwila na uspokojenie. Pani Ania się uspokoi. Słuchajcie, substytucje oczywiście nie zmieniają ilości nukleotydów, więc nie zmienią ramki odczytu, tak. A w miejscu substytucji po prostu zostanie wstawiony inny aminokwas, chyba że akurat traficie w substytucję tego samego kodonu, bo kod jest zdegenerowany,
wtedy tam tak. Natomiast jeśli będzie zmiana ramki odczytu, usunięcie nukleotydu, no to wszystkie trójki będzie inaczej będą czytane, więc będzie to ont, amg jakiś ra. Myślę, że to jest dość jasne. Tylko miała być insercja. Nie śmiejcie się ze mnie na czacie, no proszę was. No. A co wszyscy piszą? No co piszą? A, no. Dobra, już. Sorry, dzieci, przepraszam, młodzieży. Tak jest. Czyli słuchajcie, tutaj mamy substytucję, tak? N wymieniło się na L, a tutaj mamy, słuchajcie, insercję. Tak? Bądź delecję, tak jest. No ale pytanie jest o insercję. W związku z tym mam nadzieję, że na tym graficznym przykładzie wyjaśniłam wam, o co chodzi, tylko teraz trzeba to ubrać odpowiednio w słowa. Dobra, teraz moi drodzy, tak, no wredne, dlatego że same prawdy. Oczywiście spora część z nas, jak dwie prawdy, to trzecie nie czytam, tak. Zaznaczam fałsz. Tak, ale to nie tak. Słuchajcie, konsekwencją mutacji genowej w pierwszej pozycji kodonu jest zwykle zmiana struktury pierwszorzędowej białka kodowanego przez ten gen. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, jeżeli, wracam do mojego przykładu, jeżeli tutaj wstawię, słuchajcie, zmienię, tak, na przykład na A, no to już może się okazać, że jak to kodowało aminokwas pierwszy, to to koduje aminokwas X. Tak? Teraz słuchajcie dalej. U roślin okrytozalążkowych, i to było chyba najbardziej problematyczne, rozmnażających się generatywnie mutacja somatyczna, mutacje somatyczne mogą być przekazywane potomstwu. Ja tu się wtrącę, bo oczywiście coś mi tu nie gra. Ja wiem, jak ktoś układając to zadanie, co on myślał, że uczeń powinien powiedzieć, że mutacja somatyczna, czyli generalnie w linii gametofitu, właśnie somatyczna. Zobaczcie, co to jest linia płciowa, linia, która tworzy gamety. I de facto gamety u roślin powstają w mitozie. Zawsze się mówi to na temat zwierząt, że no jeśli to mutacje ulegają linie komórki linii płciowej, to wówczas po mejozie powstają gamety z tymi zmutowanymi tam genami i to się przekazuje potomstwu, natomiast somatyczne moje w skórze, w mięśniu mutacje nie przekażę potomkom, bo ja z mięśnia czy ze skóry nie zrobię gamety. Natomiast tu pojawia się, jak dla mnie zgrzyt, ponieważ mutacje somatyczne mogą być przekazywane potomstwu. Znaczy oni myśleli, że mutacja w gametoficie, a gametofit na podstawie mitozy tworzy gamety, więc są identyczne te gamety, więc przekażę. Ale chyba gametofit ma komórki swojego ciała, a gametangia mają linie płciowe. Jak to interpretować? Znaczy, to jest, słuchajcie, tak, że wszystkie komórki linii płciowej gametofitu są komórkami gametofitu, tak? W związku z tym gametangia tworzą się z komórek gametofitu. Stąd idąc dalej, komórki gametofitu, które potem dadzą początek gametom, będą miały ten sam materiał genetyczny co gametofit. To skoro gametofit daje nam linię generatywną, tak, linię, to dlaczego nazwali to mutacją somatyczną? No bo w tym gametoficie może zajść mutacja. Mi coś tu zgrzyta. Ale oczywiście patrząc na to typowo i tak tendencyjnie, jest to poprawnie ułożone zdanie i jest to prawda, natomiast no być może to z naszymi kursantami za bardzo tak filozofię uprawiamy i już zaczynamy rozbijać na atomy. Aneuploidie polegają na utracie, występowaniu dodatkowych pojedynczych chromosomów. To jest prawda. Poliploidie to całe zestawy, garnitury z dawna zwane. Natomiast to była akurat prawda, tutaj nie komentujemy, tylko jest okej. Tylko błagam, garnitur chromosomów to komplet, tak. A nie ubranko dla chromosomu. Tak. Tak?
Dobra. Słuchajcie, zadanie genetyczne. No i zadanie genetyczne, które dotyczy tego, aby, przepraszam, chciałabym tak, żeby było i polecenie, i tekst, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy gen jest genem uwarunkowanym, znaczy sprzężonym z płcią, znaczy który gen jest sprzężony z płcią, czyli heterosomalny, a który jest genem autosomalnym. I tak naprawdę, słuchajcie, ja to z przyjemnością bym sobie wstawiła kartkę. Jestem tutaj na tej kartce, wstawię sobie kartkę. Pozwólcie, że jeszcze dodam sobie kratki, bo ja strasznie krzywo piszę, jak piszę bez kratek. No i teraz, moi drodzy, mając do dyspozycji treść zadania, co ja wiem z tego zadania? Ja najbardziej lubię... Jak jest polska nazwa drozofilii? Wywilżna. Kto to wymyśla wywilżna, i co bierze, tak. To nie wiem. Dobra, słuchajcie, mamy gen, który jest genem A duże, czerwone oczy. Mamy gen A małe, oczy białe, tak? Mam gen B duże, który mówi, że barwa będzie jasnobrunatna, i B małe, który mówi, że barwa będzie czarna. Tak, oczywiście chodzi o barwę ciała. Już skrótami tutaj piszemy. I teraz, moi drodzy, co jest dla mnie ważne przy analizie tego zadania? Otóż wracam do treści. Wracam do treści, słuchajcie, i jak muszę to zanalizować. Skrzyżowano czarnego samca o oczach czerwonych z jasnobrunatną samicą o oczach białych. To jest pierwszy. Tak, zaraz będziemy ustalać, jaki to jest genotyp. Drugie, co jest dla mnie ważne, stwierdzono, że wszystkie osobniki z pierwszego pokolenia miały jasnobrunatną barwę ciała, ale wszystkie samce miały oczy białe. I tu musi mi się zapalić już lampka, że jeżeli jakaś płeć, tak, ma określoną cechę, w domyśle druga jej nie ma, to zapala mi się lampka pod tytułem, może jest to sprzężone z płcią. No bo przy autosomalnej wszyscy by porówno tak jakby dostawali, a tutaj musi być coś na rzeczy z tymi chromosomami. A no właśnie, czyli moi drodzy, ja tylko sobie przypomnę, że tak, mam tutaj treść, wracam do, zgubiłam się w mnogości tych kartek, czyli słuchajcie, mam tak, w pokoleniu rodzicielskim mam czarnego samca o oczach czerwonych. Tak, i mam, słuchajcie, jasnobrunatną bodajże samicę. Tak, która, słuchajcie, ma oczy białe. Co wiem o pokoleniu F1? O pokoleniu F1 wiem, że wszystkie miały, całe potomstwo, tak, miały jasną brunatną barwę. 100%, ale tylko samce miały oczy białe. Zobaczcie, że tutaj nie trzeba nic tak naprawdę uzasadniać, skąd to wiecie, więc po prostu trzeba wpisać konkretne genotypy. Mm-hmm. Czyli w takim razie to były fenotypy, a teraz przechodzę do genotypów. Czyli domyślam się stąd, że barwa ciała jest autosomalna, a kolor oczu jest heterosomalny. Przypominam wam, że tutaj w tym wypadku litery A i A są oznaczeniem genu, a X jest tylko, pokazuje nam lokalizację tego genu. W związku z tym czarny samiec, moi drodzy, pod względem barwy jest homozygotą recesywną, natomiast ma czerwone oczy, tak? No ale jest samcem. Skąd? Tak? Samica jest jasnobrunatna, no i jasnobrunatna samica może być albo homozygotą dominującą, albo heterozygotą. I teraz ja wiem, że ona musi być homozygotą. Dlaczego? Bo 100% potomstwa miało określoną cechę.
tak? Było jasno-brunatne, więc to inaczej wiem... tak, jakby była heterozygota, zobaczcie z tym małym B, to byście mieli 50 na 50, a tu czarnych jest... Czarnych i brunatnych. Dokładnie. Tak? No. Nigdy jeszcze żaden uczeń, znaczy nigdy, tak, od momentu tej matury nie zadał pytania, słuchajcie, teraz mi przyszło do głowy. To ja rozwiążę zadanie. Tak, ty sobie krzyżuj. Zobaczcie, dlaczego czy nie można było napisać w kluczu XAYBB? Można było. No więc właśnie, a zauważcie, że klucz daje nam jedną możliwość. Oczywiście geny ustawiamy w dowolnej kolejności. Znaczy powinniśmy zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Natomiast tutaj zazwyczaj jest taka dobrze widziana cecha, kochani, że najpierw się daje autosomalne geny, a na koniec te heterosomy płciowe, które są ostatnią parą, więc raczej powinniśmy zapisać i myślę, że bardziej oczywiste jest dla was, jak zastosować wzór skróconego mnożenia z tym X. Jaki wzór skrócony? Nie wiem. Dave już chyba też odpływa, tak jak my. Przepraszam. Czekajcie, bo nie rozumiem. Wzór skróconego mnożenia? I moi drodzy, jasno-brunatnych było 100%. Są jasno-brunatne? Są. Samce, tylko samce miały oczy białe, tak? Są? Są. Są, tak jest. Tak, w związku z tym wracam do zadania, słuchajcie, i w zadaniu muszę napisać genotyp samca B małe, X, A duże, Y, a genotyp samicy B duże, X, A małe, X, A małe. No i teraz genotypy potomstwa, widzieliście tam w szachownicy Panetta, X, A duże, X, A małe i wróć, B duże, B małe, X, A małe, Y. Tak? Tak jest. Dobra. Podaj genotypy czarnego samca i jasno-brunatnej samicy, w których potomstwie mogłyby się pojawić osobniki o czarnej barwie ciała. No i teraz, moi drodzy, tu wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale bardzo duża część uczniów starała się znowu analizować dwie pary genów, a oni nas tu pytają tylko o jedną parę, tak? Czyli mogę napisać B małe, B duże, B małe. Uzasadnienie, no czarny samiec może być tylko homozygotą recesywną, ale samica musi być heterozygotą, bo inaczej, tak? Nie powstaną nam czarne dzieci. Czarne dzieci. Mhm. Tak, tu mamy czarne dzieci. Tak jest, uzasadnienie słowne, bo z tym macie zazwyczaj dużo problemu, no to wiadomo, samiec musi być homozygotą recesywną, gdyż to jest warunkowane czarną barwą ciała, warunkuje czarną barwę ciała, natomiast z samicą, samica musi być heterozygotą, ponieważ tylko w tym przypadku będzie mogła przekazać potomstwu co? Nie chory allel, Boże, po prostu zmutowany allel już prędzej, tak. Albo po prostu allel determinujący czarną barwę. Bardzo często piszecie, i ja też zresztą często się mówiąc i tłumacząc, nakręcając, chory allel. Pamiętajcie, że ten zmutowany allel nadaje czarny kolor, to nie jest choroba. Można zapisać Dominika XX przed B, tak, bo tutaj akurat geny powinno się pisać autosomalne w kolejności, tak jakby alfabetycznej, ale. Ale X-y... zobaczcie, przepraszam, że wejdę panu Michałowi w słowo. Ja tutaj zapisałam w drugim kierunku. Dominika, można. Natomiast odruchowym jest pisanie zawsze na końcu tych płciowych, bo one są jako ostatnie. Joasia też. Jako ostatnie, bo to jest ostatnia para, dlatego się na końcu zazwyczaj wypisuje. Natomiast w tym przypadku nie wpływa to na zapis genotypu, oczywiście absolutnie, chyba że wam podadzą taki zapis w zadaniu, że skrzyżowano coś czy coś, to potem nie wolno wam odwracać tych liter i zapisywać już odwrotnie, bo oni nadają wam niejako kolejność genów na chromosomie czy układ, dlatego musimy się go trzymać. I dobra. Uwaga, jeżeli w zadaniu podane mamy oznaczenia genów, to ich sobie nie zmieniamy. Tak,
Nie, że wy piszecie całe zadanie na A, czy na Z, a oni piszą, że jest A. No ale to samo, nie zaliczą. Słuchajcie, teraz lecimy dalej. Mamy zadanie już tak naprawdę... Końcóweczka. Ekologia połączona z ewolucjonizmem. Zadanie, które wymaga analizy tekstu i wykresu. Bardzo znane badanie, słuchajcie, dotyczące małych rybek, które hodujemy w akwariach, głupików, przepraszam. Tutaj, słuchajcie, to jest prawidłowa odpowiedź. Czy działanie doboru jest możliwe do zaobserwowania we współcześnie żyjącej populacji? No jest, moi drodzy, bo napisano nam, że po 11 latach, tak? Również na przykład obserwując działanie doboru naturalnego u bakterii, kiedy nowe pokolenie pojawia się co do 20 lat. 18 pokoleń, to sobie wyobraźcie, tak, ile to jest u ludzi. Kiedy na jedno pokolenie liczymy 20 lat. Tak średnio. Czy w poprzednim zadaniu można było dać krzyżówkę z uzasadnieniem? Uwaga, uznaje się uzasadnienie w postaci krzyżówki, tak? Tak? Tylko wtedy ja zawsze zwracam, Magda, uwagę, zaznacz kółeczkiem, tak, które są czarne na tej krzyżówce, a nie, że tylko robicie krzyżówkę i ją zostawiacie i uważacie, że wszystko okej. Egzaminator ma sobie zgadnąć, który to tak, jest. Tak, tak, tak. Tak? Klaudia, już końcówka, nie gadaj tam, popsułaś atmosferę, że jeszcze nie końcówka. Dobra, już się streszczamy, naprawdę, bardzo, wiem, że długo. Tak. Czy zróżnicowana presja drapieżnika wpływa na średnią wielkość osobników tej populacji? No tak, bo jedna populacja była poddana presji drapieżnika, który wyjadał duże, a druga była poddana presji drapieżnika, który wyjadał mniejsze, tak? W związku z tym tutaj akurat mamy zbrojne ramię doboru naturalnego, czyli proszę Państwa, presję drapieżnika. Czy dymorfizm płciowy głupików jest wynikiem presji drapieżnika? Nie, dymorfizm płciowy organizmów zwierzęcych jest efektem materiału genetycznego, tak, informacji genetycznej, a nie presji drapieżnika. No i teraz, moi drodzy, opowieść o chrząszczu pachnicy dębowej, też wymagająca od nas analizy tekstu i schematu, a w zasadzie mapy Polski. I słuchajcie, zadanie to, które sprawiło wam olbrzymi kłopot, tak, tu powinno być stawonogi, nawet jeżeli nie pamiętacie rangi systematycznej. Do stawonogów zaliczamy owady. Kochani, te typy to jest to wszystko, co się po kolei w zoologii tam uczymy. Tak. Czyli gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie, to są typy. To są typy gromady i tu mógł być problem, bo rzeczywiście tak, mało kto zakuwa te gromady. Tak. No. Nie zakuwajcie tego, bo to nie ma sensu, ale chrząszcze powinny wam się kojarzyć, że należą do owadów, tak? I teraz, moi drodzy, jeżeli ja tutaj mam nazwę gatunkową pachnica dębowa, to ten rzeczownik, który jest pierwszy, jest nazwą rodzaju, a dębowa to jest epitet gatunkowy, tak? Czyli tu pisze pachnica, a tu pisze pachnica dębowa. Tak, gatunek składa się z dwóch nazw z epitetu rodzajowego, czyli po prostu z rodzaju oraz z tego, z epitetu mówię, z nazwy rodzajowej i epitetu gatunkowego, jaka dębowa. Chyba przymiotnik jest nagle. Tak, zwykle jest jako... to przymiotnik, tak? Tak. A nazwa rodzajowa jest rzeczownikiem. I jest to jedno słowo, rodzaj, pachnica, gatunek, pachnica. Chyba, że dębowa. Są takie bardzo stare, słuchajcie, gatunki typu, nie wiem, na przykład, słuchajcie, pies, kot, tak? Albo, nie wiem, lew. Stare, dawno znane, to one często mają tylko jedną nazwę, jeden wyraz, który jest także... A z łaciny też od razu rodzaj i gatunek, tam jest chyba Felix, chyba to tak, się dubluje po prostu, tak, żeby... Albo Leo, żeby albo zrobić bufo, z tego. Bufo, tak, ale dobra, Gadu, jesteśmy dalej, bo dzieci idą spać. A my nie? Też. Wyjaśnij, dlaczego występuje obecny w Polsce głównie w siedliskach zastępczych. Och, to...
Słuchajcie, tutaj to jest takie połączenie z ochroną środowiska. Tu przede wszystkim chodzi o to, że Pachnica potrzebuje starych drzew, dziupli, natomiast lasy, starodrzewy są wycinane i na ich miejsce są sadzone młode lasy, które jeszcze nie mają odpowiedniej ilości próchnicy, w której mógłby żyć ten chrząszcz. Dlatego, słuchajcie, chrząszcz wybiera stare drzewa, parkowe, rosnące przy drogach, chociaż te przy drogach też są powoli wycinane, bo a nuż jakiś samochód może na nie wpaść. Dobra, czyli naturalne lasy są niszczone, wycinane, Pachnica nie ma odpowiedniego siedliska, czyli miejsca występowania, tak? Czyli takich częściowo próchniejących drzew, dlatego wybiera inne drzewa, które mają odpowiednią ilość próchnicy. Tak jest. I to było w tekście tam wyraźnie zaznaczone, czyli całe wyjaśnienie to było z tekstu. Tu nie ma co komentować, bo... I już nie będziemy tego w tekście Wam pokazywać. Pachnica, mikroorganizmy w jej przewodzie pokarmowym to mutualizm i tu niestety musimy się chwilę zatrzymać, bo słuchajcie, część z Was pisała tutaj symbioza i okazuje się, że termin symbioza nie był zaliczany. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ogólna i bardzo nieprecyzyjna nazwa. Kiedyś w tradycyjnej ekologii była symbioza i dzieliliśmy ją na mutualizm i protokooperację. We współczesnej, moi drodzy, ekologii mamy mutualizm, który dzielimy na mutualizm obligatoryjny i mutualizm fakultatywny. My nie wiemy, czy pachnica pozbawiona mikroorganizmów żyć dalej będzie, prawdopodobnie nie, jeżeli żywi się próchtem. W związku z tym prawdopodobnie jest to mutualizm obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Tak. Ale tu od Was nie wymagano, tak? Wystarczyło napisać mutualizm. Proszę stosować nową terminologię. Czyli odchodzimy od takiego brutalnego słowa symbioza, bo to już przestaje mieć tak jakby znaczenie. Tak. Natomiast ja się cały czas zastanawiam, czy trzeba napisać mutualizm fakultatywny, czy na przykład pisanie jeszcze protokooperacja nadal będzie zaliczane. Wydaje mi się, że powinno jeszcze być zaliczane, ale symbioza jest zbyt... nadrzędnie ogólnym. Tak, tak, no. Jest zbyt niejasnym określeniem. Myślę, że protokooperacja zamiast mutualizmu fakultatywnego mogłaby być. No i teraz pachnica, stare drzewa, w dziuplach których butują larwy pachnicy, to jest, słuchajcie, komensalizm, tak? Przypominamy, że to jest relacja plus zero, gdzie jeden ma korzyść, tak? A drugi generalnie... Jest mu to obojętne. Jest mu to obojętne. Pani Ania zawsze ubierze to w bardzo przyzwoite słowa. Dobrze. I na tym skończmy. Moi drodzy, tutaj fałsz, fałsz, prawda? To jest, słuchajcie, zadanie, które wymaga od nas bardzo wnikliwej analizy rysunku. I teraz, słuchajcie, prawdopodobnie arkusze, jeżeli je mieliście, były drukowane w waszych szkołach, w związku z tym niestety ta mapa załączona do zadania jest stosunkowo niewyraźna, na przykład tak było w mojej szkole, ale zaręczam wam, że jeżeli będziecie mieć arkusze drukowane przez, bo one są drukowane przez drukarnię Mennicy Państwowej, to słuchajcie, no jakość tych rysunków będzie o wiele lepsza. Ale to jest tylko i wyłącznie zadanie polegające na analizie mapy, tak? I teraz słuchajcie, znowu zadanie dotyczące ochrony przyrody i już absolutnie ostatnie. Moi drodzy, dlaczego zaniechanie wypasu i koszenia łąk zagraża populacji ptaków wodno-błotnych? Pierwsza moja rzecz, zobaczcie, jaki tu macie model wyjaśnienia. Macie pięknie na koniec już taki lajcik, podaną przyczynę, zaniechanie wypasu i koszenia łąk. I macie pięknie podany skutek, zagraża to populacji ptaków. I teraz nic, tylko podać mechanizm, czyli stworzyć logiczne połączenie, co z czym, co z czym, co z czym. Być może tu jest tylko jeden nawet wymagany, bo widzę, że to jest dość chyba dość proste zadanie. Jeden czy dwa elementy mechanizmu. Także już słuchajcie, tutaj piszemy. I tutaj ważne jest, jeżeli piszemy mechanizm, to moi drodzy, bardzo proszę nie pisać takich lakonicznych odpowiedzi, zagraża życiu. To znaczy, że co?
zagraża populacji, w jaki sposób? Co ta populacja biedna tam nie może robić, że zagraża to tej populacji? Słuchajcie, po pierwsze, co może zagrażać populacji? Może zagrażać, słuchajcie, brak pożywienia, a może na przykład jakieś utrudnienia w zakładaniu lęgów, tak? Czyli na przykład nie ma miejsca na zakładanie gniazd. W związku z tym zaniechanie wypasu, tak? I teraz bezpośredni skutek, zarastanie łąk, tak? I teraz moje wyjaśnienie może pójść dwutorowo. Brak terenów do szukania pożywienia, zdobywania pożywienia, tak? Albo brak miejsc na zakładanie gniazd. Słuchajcie, obydwa te mechanizmy spowodują zmniejszenie liczebności populacji, tak? I to zagraża populacji. Tutaj fajnie by było, gdyby na przykład nam napisali, że zagraża zmniejszeniem liczebności populacji. Także tutaj, słuchajcie, można się było odnieść albo do braku miejsca do żerowania, zdobywania pożywienia, albo słuchajcie, nie będzie możliwości terenu na założenie gniazda, bo ptaki mają swoje preferencje, jedne zakładają gniazda w krzakach, inne na drzewach, trzecie na gołej ziemi, a czwarte wśród wysokich traw i akurat ptaki wodno-błotne lubiłyby, słuchajcie, dość mało zarośnięty teren. Okej, słuchajcie, dobrnęliśmy z trudem do końca. Mózg nam się troszeczkę przewinął, wywinął na lewą stronę. Moi drodzy, to będzie nagrane i będzie dostępne na YouTubie, tak? Tak, tak. Tak. Czekajcie, bo jeszcze Janek się tutaj głowi z tym 21.4, z tym drugim, że w latach 1995-2009 pachnica rozprzestrzeniła się po Polsce i przestała być gatunkiem rzadkim. To, że się rozprzestrzeniła, Janek, to ja widzę bez dużo tych czarnych. Czy ona się na tyle rozprzestrzeniła, daj Aniu tak tę mapę całą, tak jak się da maksymalnie. Czy ona się rozprzestrzeniła, a wcześniej było białych mniej i była rzadka? Janek, nie wiem, czy taka ilość białych kropek była nazwana gatunkiem rzadkim, natomiast przestała być, bo na pewno jest więcej, więc przestała być bardziej rzadkim, o tak powiem. Matura welcome to, Johnny, niestety. Czy była rzadkim? Przestała być rzadkim? Czy była no, jednak była częstym? W tekście napisana, że była rzadkim. Trawienie, rozwój larw. O, pachnica jest objęta ścisłą ochroną. O, popatrz Janek, jeszcze w 92 była znana tylko z kilku stanowisk. Ja wiem. No była rzadkim. No była, no. Zgadzamy Poza się, że tym była. Jest napisane, że nadano jej status gatunku wysokiego ryzyka narażonego na wyginięcie. Jak narażone na wyginięcie, to nie mogła być częsta. Tak. Kuba, nie będziemy się kłócić 10 lat, bo i tu przychodzisz i pytasz... Nie zmieniono warunków naturalnych danego organizmu. Tak, jest to próba kontrolna w momencie, kiedy nie masz podanego problemu badawczego. A, czyli wracamy do owiec. Tak, cały czas Kubę to dręczy. No niestety, nadając doświadczenie i jemu rangę problemu badawczego, który badasz, ty wiesz, co badasz, a co kontrolujesz. I temat jest zamknięty. Natomiast, no Kuba... Po prostu trzeba się zgodzić, że różnie, tak jak widzisz, jakby nie było problemu badawczego, to tak. Rzeczywiście trzeba przyjąć, tak, że to są tak. Warunki naturalne niezmienione. I to ale się Kuba z tobą zgodzę. Ale został wcześniej wprowadzony problem badawczy, który był prawidłowy, tak? W związku z tym, no nie możemy z tym dyskutować, bo tak jak mówi pan Michał,
postawienie problemu badawczego to jest świętość w metodologii eksperymentu. Tak. Be nice. Mogę jeszcze prosić o wyjaśnienie trzeciego podpunktu, prawda, fałsz. Rozumiem, że chodzi o pachnicę. Zauważ, że wcześniej, że obecnie stwierdza się sporo tych kropek, natomiast wcześniej było ich bardzo mało. No, to może zachodnie. Tak, dlatego... No tu mniej więcej jest po Morze Zachodnio, tu... Nie wiem, za daleko może, ale geografia dla mnie jest nauką, wiecie, już zapomnianą. Zauważcie, że tu jest, kochana, jest napisane może. Czy może być? No może być. No może być. Czy jest? Tego nie nikt wie. Nie wie. A może tak było rzeczywiście. No, czasami trzeba niestety... No tak. Troszeczkę tutaj ja jeszcze... Jasiu, ale w warunkach laboratoryjnych w badaniu wszystko może być możliwe, wszystko może być problemem kontrolnym badawczym. No właśnie, o to chodzi, że sami sobie ustawiamy problem, który zresztą był podany w poprzednim podpunkcie i trzeba go było wybrać. Ja się zgodzę, że niektórzy mogą interpretować, że to warunki niezmienione i ja rozumiem ich podejście, natomiast ja jestem uczony jako naukowiec, inaczej to robić od strony projektowania doświadczeń i wiem, jak jest w rzeczywistości. Problem badawczy jest nadrzędny, bo to określa i nie pomogę wam, jak będzie w kluczu, jeśli to będzie na maturze. Tak? Niestety, ale CKR samo nie wie, jak to... Nawet jeżeli sprawdzana jest matura majowa i przychodzą klucze, to te klucze na początku są dyskutowane. Tak, istnieje opcja zmiany klucza, biorąc pod uwagę, ile moich koleżanek i kolegów, nauczycieli biologii, dyskutowało na temat tego zadania, naprawdę, słuchajcie, to zadanie jest źle skonstruowane i tu nie ma co się kopać z koniem. To, co powiedział pan Michał, tak, świętością jest postawienie problemu badawczego. To pod problem badawczy to jest pytanie, które cię interesuje. I na nim tworzysz dopiero doświadczenie. Tak? A nie na tym, czy krowa, czy koza, nie zapamiętam, co tam było, matę pierwotniaki. Janek, dobra, widzę, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że w drugim jest fałsz, ale zobacz, że ona nie rozprzestrzeniła się po całej Polsce, bo ona była w całej Polsce, tylko była rzadka. Jezu, już mi też mózg od tego paruje. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak. 5 minut na pytania. My dziękujemy, można spadać, natomiast jeszcze chwilę tutaj zostaniemy, tak, jakby ktoś miał pytania, tak. To piszcie, chętnie odpowiemy, natomiast dzięki za dziś. Przepraszamy, że to tyle trwało, ale słuchajcie... Ale to są długie też egzaminy, tak, wymagające omówienia. Ja porozmawiam też z chemiczkami na temat tego, czy by nie zorganizowały czegoś takiego w podobnym stylu, bo tu były pytania o chemię. Natomiast lipiec 2020, Ania? Ale co lipiec 2020? Może zorganizujemy. Może zrobimy tak, że po prostu... No, ale co ty chcesz organizować? Będzie na newsletterze. Będzie wszystko na newsletterze, ja przedyskutuję to z panią Anią, ja się już zgrzałem, bo tu jest dość duszno u nas, okna nie otwarte, przepraszam, więc... za nie mówiłam, ale tak. Czy oczekujesz ode mnie, że będę sprawdzała setki matur? Nie, będzie, czy bo tu padło pytania, tak, żeby to przeanalizować, ten lipiec 2020, dobra. Lipiec mamy, zresztą też na naszych grupach gdzieś tam ten PDF krąży, bo sobie podajecie, widziałem. Natomiast oczywiście wtedy roześlemy wszystkim arkusz, żeby też mogli korzystać. Natomiast teraz idą święta i nie myślimy za bardzo o tym, co nas czeka po, aby dotrwać do świąt, ale na pewno po świętach ruszymy jeszcze z grubej rury, będzie miesiąc i na pewno coś wam zorganizujemy. A jak odpoczniemy trochę w święta, to nabierzemy nowych sił. I pomysłów. I pomysłów. Czekajcie i czuwajcie. Dobrze, siedzimy dziękujemy na czacie. Dziękuję bardzo. I odpowiadamy na pytania, natomiast jak ktoś jeszcze coś ma, to chętnie odpowiemy. Kuba, jeszcze dla ciebie, ale w czym ten problem tu przeszkadza? Znaczy nie rozumiem, co ty mówisz, Kuba. Kuba, jeszcze raz ja ci powiem, bo pan Michał już się zagrzał tym zadaniem. Chodzi, słuchaj, o to, tak? W czym ten problem przeszkadza? Otóż przeszkadza w tym,
jaki jest porządek konstruowania eksperymentu. Porządek konstruowania eksperymentu opiera się na pytaniu badawczym, czyli problemie badawczym. Stoisz na przystanku autobusowym, widzisz gołe, suche drzewa i zastanawiasz się, czy solenie ulic w zimie to tym drzewom szkodzi, tak? Jaki sobie problem postawiłeś? Solenie. I pod tym kątem robisz eksperyment, tak? Jeżeli tu postawiono problem pod tytułem, czy obecność symbiotycznych pierwotniaków coś robi tym owcom, to jest to mój badany problem i w ten sposób konstruuję mój eksperyment. To decyduje o tym, co będzie próbą kontrolną, a co będzie próbą badawczą. Tak, osoby tu mówiły, że wtedy, jak kontrola jest zytem pierwotniakami, to ja jestem w stanie porównać ten przyrost biomasy w stosunku do tego, co nie ma. No ale Kuba, jaki to jest argument? A jak ja porównam tych bez do tych zy, czy tych zy do tych bez, to ja dokładnie tę samą różnicę określę. Tak. Bo czy to od czterech odejmiesz dwa, czy od dwóch odejmiesz cztery, no, weźmiesz to w moduł, to różnica pomiędzy tymi liczbami jest taka sama. To nie jest argument, że ja muszę wziąć to, bo inaczej ja nie zinterpretuję wyników doświadczenia, bo ja je zinterpretuję. I to jest ten problem, że cały czas taki PRL tutaj moim zdaniem siedzi, który mówi naturalne, niezmienione warunki, a nie idziemy z duchem czasu, że jak ja ustalam doświadczenie, to co pani Aja powiedziała, coś zauważyłem, stawiam problem i dopiero konstruuję doświadczenie. Więc ja je konstruuję pod problem, więc nie można mówić, w czym ten problem przeszkadza, bo problem jest nadrzędną rzeczą, która determinuje ci, jak ma twoje doświadczenie wyglądać. Możesz go postawić, czy solenie ulic wpływa, ale możesz go pojawić, czy brak posolenia ulic wpływa. I na tym jest cały ten widz polega, tak? I cała ta gównoburza, która teraz się odbywa, na tym polega, że jedni są jeszcze mentalnie nauczeni, że próba kontrolna to musi być naturalne warunki, czyli z tymi pierwotniakami, a inni myślą w inny sposób, że skoro ustaliłem, co chcę zbadać, to muszę do mojego badania ustawić próbę kontrolną. Kuba, tak, masz rację, to co teraz napisałeś, czyli sprawdzaliśmy obecność, a nie brak więc obecności. Kontrola powinna być bez obecności. Nie. Tak. Dobrze, bez obecności. Już a jakbyś Kuba napisał, czy brak pierwotniaków, to kontrola byłaby z pierwotniakami. I to jest cały pic tego wszystkiego. Właśnie tak. Ta gównoburza, że jedni tego nie uznają, a inni twierdzą, że to jest tak. Dlatego no ja i... w ogóle nie liczę moim maturzystom tego zadania. Nie wiem, czy jeszcze jest Julka Woźniak. Julia, jakbyś, jak jesteś, to jakbyś napisała tak, bo jak nie, to muszę ci odpisać, a jak tak, to mogę ci odpowiedzieć. No dobrze, słuchajcie. W takim razie jeszcze Kuba. Nie, Kuba już skończy. Aha, Kuba, dziękujemy. A, Julka, jesteś, to ja już ci odpowiadam. Otóż, moja droga, jeżeli chodzi o rolę tęczówki i źrenicy, to ona nie ma innej roli niż regulację ilości światła, która dociera do oka. Nie możesz pisać o skupianiu. Skupia promienie świetlne tylko rogówka, ciecz wodnista, soczewka i ciało szkliste. Piotrek K. Czy wymagane jest używanie bardzo dokładnych nazw tkanek, na przykład tkanka łączna, kostna, zbita? Nie wystarczy, jak napiszesz, że jest tkanka kostna zbita. Tak? Łączna zbita nie, bo piszesz o kostnej, tak? Tak, tak. Może być łączna właściwa zbita, tak? Dlatego tutaj przy tych tkankach łącznych to jeżeli piszesz o kostnej, wystarczy na przykład, kiedy powiesz kość zbita, tak? Marlena, zgodzę się, że to nie było określone zupełnie w tym poleceniu, natomiast o co nam chodzi, że jeśli uczniowi
Czytaj, znaczy mów. Że jeśli uczniowi, słuchajcie, Marlena, sugeruje się wybrać problem badawczy, to już mu narzucasz pewne reguły gry. Tak. I teraz powiedz mi, skąd ten uczeń ma wiedzieć, czy ma się odnieść do tego, co w poprzednim podpunkcie zaznaczył, czy jednak stwierdzić, że to jest po prostu tylko przykład, a tak naprawdę nie wiemy. I tu jest cała, dlatego ta dyskusja była poruszana i my sobie z tego zdajemy sprawę. Ja uważam, że niestety, ale jeśli ktoś konstruuje zadanie i takie coś wprowadza, to musi się liczyć z tym, że wprowadzi bardzo duży zamęt wśród uczniów i wybieranie wtedy, czy pierwsza, czy druga grupa jest bardzo nie fair w stosunku do uczniów, bo jedni pomyślą tak, jak ty piszesz, że to był tylko przykład, a w poleceniu nie było podane i wtedy ja się zgadzam, że taka interpretacja jest okej, bo wtedy nie masz innego argumentu, bo nie masz problemu badawczego. Wtedy odnosimy się do naturalności prób kontrolnych, ale inni pomyślą, aha, to był problem badawczy, natomiast ja muszę się odnieść do próby kontrolnej, bo bardzo często tak są konstruowane zadania. Bardzo często najpierw się każe ci określić problem i do niego ułożyć próbę badawczą. I teraz co? Wprowadzasz zamęt. Julka, tak, masz rację. Byłoby to uznane. No widzisz, Marlena, a na przykład spora część uczniów nie postawiła sobie problemu badawczego, tylko odniosła się do tego, który zaznaczyła, bo uznała, że trzeba było wybrać problem badawczy dla takiego doświadczenia. I to było bardzo mylące. Tak. A ja uważam, że matura powinna sprawdzać wiedzę i umiejętności, a nie czy uczeń akurat załapie się w to, czy jego mózg jednak inaczej sobie zinterpretuje. Słuchajcie, to o czym mówi pan Michał, tak, na maturze musi być tak zwana kryterialność oceniania, że już tak powiem, jak egzaminator maturalny, czyli muszą być jasne reguły gry, takie same dla wszystkich uczniów w całej Polsce, i jeżeli nie będzie jasnych poleceń, zgodnych z podstawą programową, a w podstawie programowej to jest metodologia eksperymentu i technika, w cudzysłowie, przeprowadzania doświadczeń, obserwacji czy eksperymentów. Tak? W związku z tym to nie są jasne reguły gry. To nie są jasne reguły gry. Dlatego punkty przyznawane są tak jakby punktami niesprawiedliwymi, tak, które nie weryfikują potem te procenty matury, nie są realnym tak jakby weryfikacją ucznia. I to jest największa niesprawiedliwość, dlatego niestety, ale te zadania, tak jak mówię, wydaje mi się, że były troszeczkę niezweryfikowane i nieprzemyślane, bo gdyby to zadanie puścić wśród dzieciaków parę lat temu, tak, to by wyszło, jak że są najróżniejsze odpowiedzi, a zadanie poprawne ułożone powinno mieć jednak dobrą odpowiedź oczekiwaną i uczniowie powinni się w to wbić. Tak. Środowisko przestałoby być zbyt korzystne dla ptaków, ale o czym mówisz, Dawid, o którym teraz zadaniu? Ja wiem, o którym. Dawid, to jest tak, że napisanie przestało być korzystne jest tak ogólne, że nie wiemy, co takiego niekorzystnego tam się wydarzyło dla tych ptaków, tak? O te ostatnie, tak. Zobacz, że tam tak, masz się odnieść jednoznacznie, dlaczego pewien proces, czy zaniechanie procesu wpłynęło, nie można powiedzieć, że no wpłynęło to korzystnie, tak? Albo niekorzystnie. Ale właśnie jak, podali ci przykład, który masz wyjaśnić, w jaki sposób to coś, a nie ogólnie, dlatego więcej miejsc do składania jaj, więcej miejsc tam chyba do żerowania, tak, czy cokolwiek, tak, co sprzyja rozwojowi populacji, a nie korzystność. Na pewno, Dawid, nawet ja bym tego też nie zaliczył. Nie, absolutnie. Słuchaj, absolutnie nie, tym bardziej, że czasownik operacyjny był wyjaśnij, w związku z tym musisz tam napisać jakiś mechanizm, pisanie, że coś jest niekorzystne dla organizmów, albo zagraża życiu, albo jest potrzebne do życia, to są takie komunały i tak ogólne stwierdzenia, że one nigdy nie będą akceptowane. To nie przejdzie, Dawid, po prostu, to nie przejdzie, no. Musi być, tak, mechanizm odniesienia. No dobra, czy jeszcze macie jakieś tam wątpliwości? Piotrek. O,
Tęczówka, źrenica. Jak to było pominięte? Mówiłam o tym. Musiałeś, Piotrek, się Piotrek zagubić. Piotrek, przysnąłeś. Tak, tęczówka i źrenica regulują ilość światła dostającego się do wnętrza oka. Tak, regulują. Stasiek, można było napisać o wysuszeniu, ale powiedz mi, co to w twoim wyjaśnieniu sprawi, że te ptaki, które gdzieś tam chyba w poleceniu, z tego co pamiętam, wodno-błotne, jak ty je wysuszasz im to wszystko, to jak ty im dobrze Zastanów robisz? Zastanów się, dlaczego ptaki są wodno-błotne. To ty na odwrót, to ty im suszysz, czyli je ubijasz, bo one nie mają wody. Ale po co one są wodno-błotne? Dlaczego one w tym błocie lub wodzie się taplają? Bo na przykład tam mają pożywienie. No. A jeżeli przestaniesz kosić łąki, to łąki zaczną zarastać. W związku z tym pojawią tam się większe rośliny, krzewy i drzewa, które czerpią więcej wody z podłoża, bo więcej transpirują i nastąpi osuszenie tego terenu. I co taki ptak, który szuka robali w błocie, tak? Biedny zrobi, kiedy błota już nie ma. Albo jaja musi złożyć w jakimś błocie, żeby nie wyschły, albo nie wiem, cokolwiek. Albo żeby drapieżnik ich nie zobaczył. Nie znalazł, tak. Także wysuszenie, marność trochę, Stasiek. Znaczy mogłeś napisać wysuszenie, tylko jaki to ma skutek dla populacji, tak? Tak, bo tam trzeba było wyjaśnić, tak. Czyli powiedzieć, co to daje dokładnie. Dlaczego wysuszenie jest? No. No. Dobra, słuchajcie, jeszcze coś, bo nam się już języki plączą, mózgi lasują. Tak, ja nie chcę tu nic mówić, ale od 9 rano ze studentami siedzę, a jest chyba już po 10, tak, więc wesoło. Po prostu pominąłem proces związany z dorastaniem. Dokładnie. A, no właśnie. Dokładnie, gdzieś tam trzeba było się odnieść do tego, co tam się dzieje w tym ekosystemie, jaki to jest mechanizm, czyli jak to przebiega. I ta odpowiedź naprawdę nie była jakaś kosmicznie trudna, tak. Tylko trzeba było zachować, i teraz powiemy ładnie, ciąg przyczynowo-skutkowy, a ty, omijając pewne elementy, po prostu zrobiłeś dziurę w tym ciągu przyczynowo-skutkowym, no i klops. Stasiek, no i to jest tak, że oprócz tego, że pominąłeś proces związany z zarastaniem, to pominąłeś skutek dla ptaków, tak? Bo to nie jest tylko utrudnienie im życia, czy tam jak to napisałeś, bo już nie pamiętam. Tylko chodzi o to, co to zarastanie, jaką krzywdę tym ptakom zrobi konkretnie. Klaudia, no nie możemy cię uczyć, no chyba że online, ale faktem jest, że lubimy to, co robimy. Dziękujemy ci bardzo. Tak jest. Dzięki. Klaudia, och Boże, Klaudia, no właśnie, rozpływam się, tak? Dobra, ale dość tych, że tak powiem, tutaj miziania się, tak, i lania miodu, wy się macie skupić i teraz przygotować, tak, dlatego my też już na oparach lecimy, ale ile się da, to damy radę, odpoczniemy w maju. Och, Piotrek, coś będziemy myśleć właśnie. A co Piotrek napisał? Nic, widziałeś, jakiego szkieleta ustrzeliłem, Piotrek? Już ci nie pokażę, bo kamera już jest od ten, ale generalnie tak, no musi być klimat, nie? Dzięki, Piotrek, za takie słowa. Nam też się dobrze z wami współpracuje i tłumaczy pewne rzeczy, bo to jest nasza pasja, tak? I fajnie zadawać różne pytania i lubimy zmagać się. Lubimy uczyć biologii, bo lubimy biologię i lubimy was. Tak. I zgodzę się, że większość pytań nie ma jednoznacznych takich odpowiedzi. Ale nigdy nie ma czegoś takiego, że musi być jedynie słuszna odpowiedź. Tak. Chyba że proszą cię o podanie terminu albo masz zadanie zamknięte. Zgadza się. Dlatego słuchajcie... Dlatego praca egzaminatora jest też trudna, tak jak wasze pisanie egzaminu. Bo ja jako egzaminator siedzę i rozkminiam odpowiedzi uczniów i się zastanawiam, tak, czy uczeń zawarł to, co miał zawrzeć, a napisał to naprawdę w rozmaity sposób. Tak, tak. I czy w tej kakofonii słów, a nieraz trudnej do odczytania, jest ten ciąg, czy nie? Czy ten człowiek młody po prostu ma problem z pisaniem, ale rozumie to i wyjaśnił, tak. Czy on po prostu nie wie, co pisze i wylewa z siebie losowe słowa? I to jest mega męczące i stresujące dla nas też oceniać takie rzeczy. Tak czy siak,
Na pewno się jeszcze spotkamy na jakimś podcaście, nie podcaście, może warsztacikach. Pani Ania tu już oczy wznosi ku górze, skąd ma nadejść dla niej pomoc, ale kochani, musimy już naprawdę spadać, bo rodziny też piszą, wasze rodziny pewnie też już mówią, co wy tyle robicie przy komputerach, już oczy wypalacie. I mówią, weź się za naukę. Tak, weź się wreszcie za porządne rzeczy i naukę. Także dzięki za dzisiaj, będą info na pewno odnośnie jakichś nowych eventów. Co wymyślimy. Mam nadzieję, że troszkę wam rozjaśniliśmy i pokazaliśmy, że, bo ja też trochę na przekór pewne rzeczy mówię specjalnie. Kończymy. Na przekór mówię pewne rzeczy specjalnie, słuchajcie, żeby wam pokazać, jakie mogą być przy tym i emocje, i interpretacje, bo oczywiście będąc jako tutaj, prawda, sprawdzanie czy coś, dostajesz klucz i masz według klucza lecieć i nie wytłumaczysz uczniowi, dlaczego nie dałeś punktu, po prostu klucz tak kazał i koniec, CKE tak wymyśliło, natomiast no, liczymy na to, że ta matura będzie jednak już była bardziej przemyślana, tak jak normalna matura. Słuchajcie, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem a propos klucza. Egzaminatorzy, którzy sprawdzają państwowe matury, mają bardzo trudne zadanie na początku, to znaczy zaakceptowanie klucza. To nie są nasze własne klasówki, które przeprowadzamy naszym własnym, osobistym uczniom, tak? Tylko to jest państwowy egzamin, gdzie jeszcze raz podkreślam, jest kryterialność oceniania. I mnie się może nie podobać to, co jest w kluczu, ale przepraszam bardzo za kolokwializm, nająłeś się na psa, musisz szczekać. My, słuchajcie, egzaminatorzy, musimy sprawdzać zgodnie z kluczami. Koniec, kropka, nie ma dyskusji. A nie zgadzasz się, nie musisz być egzaminatorem i sprawdzać. Tak. Ty tylko dajesz głowę i rączki, a klucz jest świętością. I tyle wam tylko powiem, bo nic więcej tu nie da się tak jakby wyjaśnić wam. I sami widzicie, w jaki sposób możemy interpretować różne zadania i w jakie pułapki wpadać. Dobrze, zamykamy broadcast zatem. Dzięki za dziś i do zobaczenia, usłyszenia. Mam nadzieję niebawem, ale najpierw święta. Także zdrowych, radosnych świąt. Trzymajcie się.